Dobry wieczór, witam pięknie, Zbyszko Patyk, zapraszam do czynnego udziału w moim programie. Drodzy Państwo, dzisiaj jest taki, jak zawsze wiecie i pamiętacie moje słowo, dzisiaj jest szczególny dzień, bo też jest to dzień poprzedzający bardzo głębokie wydarzenia. Głębokie wydarzenia w swoim wymiarze duchowym, dlatego że zawsze jest to obszar, na który szczególnie zwracam uwagę. Przełamanie określonej formy energii, którą nazywamy taką rezonującą przemianą doświadczenia. Dlatego też i serdecznie i gorąco Was zachęcam do tego, żebyście kontaktowali się ze mną dzisiaj telefonicznie i SMS-owo. Również zachęcam Was do tego, żebyście wysłali SMS-y na ceremonię ognia. Tę ceremonię, którą nazywamy ceremonią oczyszczającą, uwalniającą i usuwającą wszelkie przeszkody, którą czynię dla Was, drodzy Państwo, zawsze na koniec miesiąca lub też w wyjątkowych przypadkach 4 razy do roku, a są to wyjątkowe przypadki objawiające naturę żywiołów. Dlatego one są przeze mnie czynione tylko w okresach przesileniowych, czyli w najwyższym potencjale energetycznym, jakiego możemy dostąpić i doświadczyć. Bardzo ważne jest to właśnie w tym szczególnym czasie, w jakim się znajdujemy, dla samej Ziemi. Nie ma sensu się łudzić, że te przemiany nie następują. Wiele osób zresztą tak patrzy na to, ale trzeba mieć też świadomość otwierania się na bogaty arsenał energii, który niewątpliwie nas dotyka. Co to oznacza? Oznacza to w rzeczywistości, że zmienia się nasza struktura energetyczna, struktura osobowa, która manifestuje się głębokimi doświadczeniami duchowymi. Niewątpliwie ludzkość jest na głębokim zakręcie duchowym, chociaż wiele osób manifestuje taką właśnie postawę, że ta duchowość jest na wysokich częstotliwościach, na wysokich wibracjach. A ja śmiem twierdzić za księgami starożytnymi, że ta duchowość bardzo znacznie spadła. Szczególnie w krajach o głębokich, nawet tradycjach religijnych, to ta duchowość jest na bardzo niskim potencjale duchowym. I to jest oczywiście przywilej tych czasów końca zwanych. Dlatego, moi drodzy, szczególnie zachęcam do tego, żeby postrzegać świat duchowy dla własnej tożsamości, dla urzeczywistnienia swojej jaźni, dla urzeczywistnienia swojego czasu oświecenia i zbawienia, dlatego że jest to bardzo, bardzo wyjątkowy czas. Dlatego też należy w tym czasie, który jest osłabieniem energii ducha, wzmacniać go i ciągle go potęgować. I teraz zapraszam właśnie do udziału w krótkim materiale filmowym właśnie z ceremonii ognia. Ceremonia świętego ognia. Bycie ofiarnikiem to jest wielki zaszczyt i niezwykła posługa. Mamy możliwość uczestniczyć w wielkim misterium mocy, wielkim misterium odnowienia w duchu. To ogień jest tym, który nam zwiastuje dobrą nowinę. To ogień jest tym, który utrzymuje ognisko domowe. To ogień jest tym, który rozpala żar w naszych sercach. Miłość, szczęście i dobrostan. To ogień jest ofiarą złożoną na najwyższym ołtarzu. To ogień daje siłę, wsparcie i mądrość. Ogień to życie, ogień to szczęście, ogień to radość ze stanu, o którym każdy duchowy człowiek marzy, czyli z pełni oświecenia. Szczególną opiekę ogień roztacza nad prawdą, nad usuwaniem wszelkiego rodzaju przeszkód życia. Zapraszam Was serdecznie do tego, abyście byli aktywni, abyście byli ze mną, budując świątynię przejrzystego światła. Tak nazywamy świątynię świętego ognia. To są 4 filary mocy, które nazywamy żywiołem ziemi, wody, ognia i powietrza. To ogień łączy wszystkie żywioły w jedną świątynię przejrzystego światła Mahasiddhów. To moc żywiołu ziemi,
i Archanioła Gabriela przynosi zwiastowanie i wiedzę. To moc żywiołu wody i Archanioła Rafaela oczyszcza wszelkich cierpień i chorób. To moc żywiołu ognia Archanioła Michała oczyszcza ogniem prawdy i pali wszelką niegodziwość. To moc żywiołu powietrza i Archanioła Uriela przynosi anihilację, oczyszczenie i rozpuszczenie wszystkiego, czego nie chcecie, a jest w waszym życiu przeszkodą. Po zbudowaniu czterech filarów mocy przez okres całego roku jesteśmy w stanie zbudować bardzo potężne ciało energetyczne. Ciało zdrowe, ciało szczęśliwe, ciało pełne ofiarnictwa. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patek. Tak, i kochani, stało się. Właśnie obejrzeliście kolejny materiał filmowy. Ten aktualny z przyczyn technicznych, moi drodzy, Państwo możecie tymczasem obejrzeć na mojej stronie internetowej, bądź też na YouTube. Wystarczy, że wpiszecie moje imię i nazwisko i zdecydowanie, moi drodzy Państwo, zobaczycie wszystkie ostatnie ceremonie, jak również na mojej stronie facebookowej. Tam, drodzy Państwo, możecie obejrzeć również ten materiał filmowy z tej ceremonii, który właśnie mam nadzieję, że ci Państwo, którzy wysyłaliście SMS-y właśnie na tę ostatnią ceremonię, to na pewno jesteście ciekawi, jaki ona przedstawiała też obraz. Drodzy Państwo, ceremonie bardzo od siebie się nie różnią, ponieważ jest ten standardowy obszar zgodny z regułą wykonywania tej czynności, wykonywania tych ceremonii, ale jest też i taki obszar, że różnią się tym, ponieważ różne osoby kierują swoje życzenia, swoje potrzeby, są też również beneficjentami, zatem przynoszą inną energię, więcej lub mniej określonych potrzeb. Ognie szczęścia, ognia wahana, zwane inaczej, są ogniami przynoszącymi dobrostan, dobrobyt i wielu z Państwa oczywiście zaświadcza o tym, że po ceremonii ognia zmieniły się w życiu ich znacznie standardy, potrzeby takie, które zdecydowanie nie poddawały się żadnym innym rytuałom. Dlatego ja też i z całą odpowiedzialnością i stanowczością mówię, zgodnie za księgą, dzięki której przedstawiam i reprezentuję cały rytuał, że kiedy zawiodły już, dokładnie cytuję w tej chwili fragment tej księgi Satki Yasarastu Pikas, księga mówiąca o rozświetlaniu światłem wiedzy, usuwającym światło, ignorancję ze światła. W dokładnym tłumaczeniu to jest światło rozświetlające ciemność ignorancji. I oczywiście ignorancji duchowej. I dlatego też, moi drodzy, bardzo ważnym jest to, żeby podchodzić do ceremonii ognia bardzo poważnie, ponieważ prowadząc przez kilka dekad misję ceremonii ognia, czyniłem tę ceremonię w bardzo, bardzo wyjątkowych i bardzo szczególnych okolicznościach, również w bardzo szczególnych wydarzeniach dla określonego celu na świecie, jak również w kraju. Dlatego też dziesiątki, tysiące tych ceremonii, a w roku czasem dziesiątki właśnie, a podczas wielu dekad to są tysiące ceremonii czynione, moi drodzy Państwo, w kraju i za granicą. W bardzo, jak powiedziałem, szczególnych, wyjątkowych okolicznościach, albo też w takich, które nazywamy świętem własnym, indywidualnym, takich jak na przykład urodziny. I w intencji możecie Państwo zainicjować, że tak powiem, zwrócić się do mnie z prośbą o uczynienie takiej ceremonii dla osoby bliskiej, dla kogoś wybranego przez Was, żebym taką ceremonię właśnie przeprowadził, intencjonalną, właśnie w kierunku chociażby urodzin, narodzin, urodzin, ponieważ ceremonie czynione są od, można powiedzieć, poczęcia do
ostatniego tchnienia, dlatego mogą znaleźć się w każdego rodzaju naszym indywidualnym bądź też globalnym święcie. Prowadzę taki projekt Światło Jogi, czyli właśnie światło ceremonii ognia, chociażby dla pokoju na świecie. Gdzie wiele osób mówi, no cóż, no ale przecież jest pokój na świecie. Cóż, wiele wydarzeń, których nawet nie dostrzegamy, bardzo często właśnie można zatrzymać, przemienić pod wpływem ceremonii. I wielu również nie tylko tego rodzaju właśnie ogni wedyjskich, jak ja uczynię, ludzi na świecie dzięki właśnie ceremoniom ognia powstrzymuje wiele zawieruch. Również teraz, podczas pandemii, czynienie ceremonii ognia jest niezwykle ważne, niezwykle istotne. Jak drodzy Państwo zapewne wiecie z historii, przez wieki i wieki całe otaczano miasta ogniskami, otaczano ogniem, uświęcano określonymi rytuałami, broniąc grody miasta przed zarazami, przed pandemiami. Jak pokazuje historia, tam, gdzie właśnie odnaleziono takie skupiska, takie miejsca, takie rytuały ogniowe, okazywało się, że miasta, grody bardzo w znikomym stopniu były dotknięte lub też wcale przez różnego rodzaju dotykające nas pandemie i zarazy na przestrzeni dziejów. Nie jest to trudna wiedza, bo możecie Państwo ją oczywiście znaleźć w internecie, żeby sobie potwierdzić niejako moje słowa. Dlatego, że ja bardzo często mówię i tym, o tym również się spotkacie w moich wykładach internetowych, tylko świadomość na podstawie określonej wiedzy, której zresztą jest wiedzą powszechną, zatem tylko kwestia jest z mojej strony zawsze przypomnienia. Takowoż korzystając z pism objawionych tego świata, które są dostępne dla każdego i każdy ma je prawo poznawać i czytać bez pomocy innych. Więc również postrzegam to w ten sposób, że każde swoje doświadczenie duchowe, każdy człowiek doświadcza i zgłębia indywidualnie czystością swojej duszy. Dlatego też jako uzdrowiciel duchowy, mistrz uzdrawiania duchowego, reprezentujący starożytne drogi uzdrawiania, zawsze zachęcam Was, drodzy Państwo, do tego, żebyście również korzystali z inwokacji, którą Wam przekazuję, jak również z mocy sztuki świadomego oddychania, bo jest to niewątpliwie jedyny proces do tego, żeby uzdrowić swoje ciało, uzdrowić otoczenie. Często też wiele osób pyta mnie, no jeżeli ja będę to stosować dla siebie, to na pewno jestem przekonany o tym, że dostąpię uzdrowienia, bo też dajcie Państwo, drodzy moi, świadectwa, że wiele osób, które były w bardzo złym stanie zdrowia lub też nawet krytycznym, bądź też w stanie wskazującym na brak poprawy przez długi, długi okres czasu, bardzo znacznie poprawiło swoją kondycję i zdrowie. Kondycję mówię tutaj przede wszystkim psychiczną, ponieważ inwokacja odnosi się do ciała, duszy, ducha, uwolnienia również określonych emocji, oczyszczenia. To nie tylko wpływa to na Was, ale również wpływa na osoby, które znajdujące się w Waszym bezpośrednim otoczeniu. Z tego też powodu zawsze macie szansę na to, żeby na innych wpływać. Jeżeli potrzebujecie mojej zgody na inwokację, to oczywiście zgłaszajcie telefonicznie lub też SMS-owo, że prosicie o taką zgodę. Dlaczego jest to tak istotne? Ponieważ jest to tutaj wskazanie do stosowania inwokacji. Ona działa w pomocy i w zespole w działań mistrzów uzdrowicieli. Nie tylko w poziomie przekazu własnego, ale przede wszystkim przekazu połączenia się ze mną i z moją linią przekazu. Dlatego są to bardzo ważne informacje, ale myślę, że nikomu nie trzeba tego tak głęboko tłumaczyć, moi drodzy Państwo, bo Wy doskonale wiecie, jak to zastosować i wiecie, jak się do tego odnieść. To jest tylko taka okoliczność, w której jakby nikt nie bierze od siebie, natomiast otrzymując zgodę, otrzymuje również z tym daleko idące błogosławieństwo na wyrażenie woli i na wyrażenie działania. Dlatego też i również stosując metody technik oddechowych, są one obwarowane określonymi, nazwijmy to tak, nakazami i zakazami, ponieważ tutaj świadomość oczyszczającego procesu jest bardzo istotna.
Jeżeli ktoś by chciał to zastosować dla siebie, oczywiście w jakimś tam stopniu będzie mu to pomagało, ale na pewno też nie przyniesie stuprocentowego efektu. Dlatego, że metoda jest o wiele głębsza, o wiele bardziej ugruntowana w momencie, kiedy ja przekazuję dalsze jej części oczywiście. Dla osób głęboko zaangażowanych w drogę rozwoju duchowego i pragnących swojego szczęścia i oświecenia, to jest to droga, którą się wychodzi znakomitym krokiem, z radością przez pierwsze okresy, ale później zaczynają się jakby procesy związane z oczyszczaniem, czyli z oczyszczaniem tych wszystkich ośrodków, które nazywamy czakrami, tych wszystkich ośrodków, które nazywamy tatwami, czyli ośrodkami mocy żywiołów. I tutaj trzeba wiedzieć o tym, że spotykamy się z archanielską energią istot, które pomagają nam w rozwoju duchowym i całą sukcesją uczniów, mistrzów, nauczycieli. Dlatego, że metody te mają bardzo głębokie podwaliny starożytnych nauk i również określają dany sposób ochrony danego adepta. Dlatego też i działają, bo gdybyż to były wymyślone przez kogoś metody tu i teraz i nie wnoszące żadnych właściwych sposobów postrzegania przez tysiąclecia, postrzegania rozwoju duchowego, to one by tak naprawdę nie miały żadnego najmniejszego znaczenia w odniesieniu do uzdrowienia. Ponieważ ludzkie zdrowie jest najdzielniejszym klejnotem i najcenniejszym darem, to trzeba też mieć świadomość tego, że trzeba o niego dbać we właściwy sposób. Wiele osób, gdyby nie problemy z oddychaniem, gdyby nie problemy ze zdrowiem, nigdy by się nawet nie pokusiło o to, żeby zwrócić uwagę na to, że w ogóle oddychają. Dopiero kiedy brakuje nam tchu, brakuje nam tlenu, kiedy choruje człowiek, zaczyna zauważać, że w ogóle oddycha. Jest to czynność, bez której żyć nie możemy. Nawet krótki okres czasu przeżycia jest bardzo trudny bez oddychania lub też prawie niemożliwy. Skutki braku powietrza, skutki braku funkcji oddychania mogą się przenieść na uszkodzenie mózgu, uszkodzenie układu krążeniowo-oddechowego trwale i nigdy nie powrócić do właściwego zdrowia. Dlatego też oddech jest tą niezwykłą wartością, niezwykłym darem cennym, który posiadamy i dlatego należy się nad nim zawsze skupić i osiągnąć cel, jakim jest samo uzdrowienie. Samo uzdrowienie przede wszystkim ducha, ponieważ oddech jest tą najwyższą substancją i zgodnie z księgami jest czymś, co nam ratuje życie. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patek. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani. Miło pana widzieć i słyszeć. Wzajemnie miło panią słyszeć. Ja do pana powracam, ale tym razem chciałam zapytać odnośnie właśnie... Tam są moje dane. Tak. Wszystko mam przed sobą. Więc chodzi o to, panie Zbyszku, chodzi, czy ja mogę się zaszczepić, czy jestem bezpieczna. Pan zerknie na moje... Nie umiem pani na takie pytanie odpowiedzieć. Nie? Nie. Aha. Ale powiem pani tak, że powinna się pani zaszczepić. Powinno, czy pani będzie bezpieczna? Ja nie umiem na takie pytania odpowiedzieć, ponieważ to jest w ogóle pytanie nie z tej bajki. No wiem, ale może karty coś pomogą? Nie znam się na kartach. Chyba, że to jest brycz. Nie używam kart, droga pani, ale widzę, więc zaraz pani wszystko powiem. Dobrze. Spiszę sobie tylko dane o osoby, które chodzi i już pani z uprzejmie na wszystko odpowiem. To jest, ja wiem, ostatnio stawiane pytanie bardzo często. Czy mam się zaszczepić lub nie zaszczepić? Proszę panią, prawo nakazuje, żeby się wszyscy zaszczepili. I dlatego jest to utrudniona odpowiedź w ogóle, jakakolwiek na ten temat. Nie mogę pani powiedzieć, żeby... Zasadniczo mogę pani powiedzieć zgodnie z literą prawa, że należy. Natomiast patrząc z punktu widzenia energetycznego, nic pani nie grozi. Właśnie na takie pytanie mogę odpowiedzieć. Dobrze, wystarczająco. Już sprawdzam energetykę. Zawsze można mnie poprosić o to, żeby się czuć bezpiecznie i zatrzymać pewien poziom energii. Ja zaraz sprawdzę pani poziom energii. Zależy, kiedy pani chce to zrobić i kiedy pani chce to uczynić. To jeszcze trochę potrwa. Dlaczego? Tak.
Już jest Pani po pierwszej szczepionce, po drugiej? Nie, po jestem, dopiero chcę się zapisać po moich urodzinach. Aha, no bardzo dobrze. I tutaj, a proszę bardzo, proszę Pani, to my jesteśmy majowi. Miło. Ta? No tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ale ja jestem od Pani starszy o 4 dni. Aha, to miło mi. Dobrze. Energetykę, droga Pani, ma Pani, no skoro anonimowo, to będę tak tutaj artykułował. 60% dzisiaj to jest dobra wiadomość, to jest okej. Tak jak mówię, tutaj ja niebezpieczeństwa żadnego nie widzę. Pozwoliłem sobie taką dygresję zrobić z tego powodu, że Pani tak skonstruowała pytanie. Natomiast ja powiem tak, że ja jestem zawsze jak najbardziej na tak, na wszelkie metody medyczne, bo medycyna standardowa jest mi bliska. Natomiast jest to zasada obowiązująca przede wszystkim w obszarze naszego własnego bezpieczeństwa, tak? Jeżeli coś się dzieje, to nawet ostatnio z pewną znaną terapeutką rozmawiałem na temat tego, że szczepienie jest tylko formą zabezpieczenia. Natomiast jeżeli istnieją jakiekolwiek formy, powiedzmy, jak to się mówi, w których nie potrafimy rozwiązać, to się zaczyna uruchamiać organizm do odtruwania. I no u nas się... w rodzinie był taki niemiły przypadek teraz niedawno i stąd u mnie takie właśnie... Ja rozumiem Pani obawy, ale wtedy właśnie od tego jestem ja lub inne osoby, które zakładają zabezpieczenie. Co to oznacza? Że to działa na poziomie odtruwania, bo wie Pani, przez ostatnie, bezmała już teraz półtora roku, wiele osób się do mnie zgłosiło, szczególnie na początku, z wielkim strachem, co dalej będzie, więc wtedy się zakłada, przede wszystkim zakładam ochronę i nigdy się nic nie przydarzyło, tak? Ponieważ energetyka to jest poziom przede wszystkim ochrony, tak? Uwolnienia z określonej i tak również ewentualnych toksyn, bądź też powikłań. Ja już nieraz się chwaliłem tym i różne osoby również na antenie stacji, że jestem z takimi osobami podczas operacji, podczas różnych zabiegów, tak? Przecież mają lekarzy przy sobie, a również proszę mnie o to, żebym założył ochronę i wręcz nawet podają mi godzinę, czas, miejsce SMS-owo, telefonicznie, gdzie są i wtedy ja również tą osobą się cały czas opiekuję. To być może, że ja jeszcze mogę do Pana... Bardzo proszę. Pozwoliłem jeszcze... sobie tak wyjaśnić, żeby po prostu była jasna sytuacja, tak? No że właśnie, a jeszcze nic nie grozi. Można by było tego Pana zapisać, bo on to już się zapisał. Jak najbardziej. No, to bardzo proszę. Jak najbardziej. Bardzo proszę. Dokładnie. I już oczyszczam, już zabezpieczam, błogosławieństwo zakładam. Mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. I to jest inwokacja, która koduje już w tym momencie określony proces i dzieje się, tak? Pan ma nawet, wie Pani co, że Pan przeskoczył Panią tutaj z energią. 70%. No, no, no. Podejrzane. Podejrzane. No, to lepiej ode mnie. No, dokładnie. A może się u mnie poprawi jeszcze, jak przyjdzie trochę Nie, nie, tego oczywiście. Czasu. No, wejdźmy w tym momencie w jakiś proces uzdrowienia i zaraz to poprawimy. Energia, proszę Pani, wysłana przeze mnie zdecydowanie działa. Po to mam tablicę, żeby każdemu powiedzieć mniej więcej to, co ja w danym momencie widzę, tak? I też nie obiecuję, że utrzymam tę energię bardzo długo. Te 72 godziny jest to gwarantowane. Później jest delikatny spadek, bo to jest naturalne, tak? Organizm to dostaje tak jakby pewien bodziec i później sobie z nim pracuje sam. Bo na tym właśnie polega ten proces uzdrawiania. Nie na tym, żeby kogoś aplikować codziennie, faszerować, że tak powiem, energią. No. Tylko utrzymywać. No bo wtedy oczywiście jest własna potencja wigoru jest osłabiona, tak? Tak, tak. Już organizm się uzależnia. Dla osób ciężko chorych, którymi pracuję chociażby kilka razy w tygodniu, a czasami nawet całe dnie i nie tylko po godzince, a czasami długie, długie godziny, to jest to aplikacja. I w takich przypadkach czasami opowiadałem, że byłem w stanie w bardzo ciężkich przypadkach pomóc, ale nie na zasadzie jednorazowej aplikacji, tylko pewnym procesie stałego aplikowania energii. Dobrze. Dobrze. I w czym pomóc jeszcze? Na co zwrócić uwagę? No to już tak bym dziękowała Panu bardzo. I na przykład jeśli o mnie chodzi, to ja jeszcze chyba będę musiała później się jeszcze do Pana odezwać. Tak, no w piątki. No, piątki, tak,
piątki jestem. Dobrze, tylko że tak jak mówię, u mnie jeszcze potrwa jeszcze. Mhm. Bo ja dopiero po urodzinach, bo ja słucham właśnie EZO i wiem, że wszystkie sprawy to nie przed urodzinami, tylko po urodzinach. Dokładnie, no bo to jest ten 59 dni przed urodzinami, to jest ten najniższy potencjał energetyczny. Tak. Szczególnie przed samymi urodzinami trzeba być ostrożnym, tak? No to mówię, jak ma się człowiek przewrócić, lepiej, żeby sobie usiadł, tak? Skoro są takie wskazania, są takie nauki, to warto z nich korzystać, tak? A nie za przeproszeniem swoim życie szafować jak wariat na drodze znaków niewidzący. Więc dzisiaj to szczególnie było widoczne. No właśnie. No powiem pani, że i państwu, bo zawsze o tym mówię, że bardzo dawno nie widziałem tylu wypadków. Co najmniej 10 po drodze. No proszę. No to co, wiosna uderzyła do głowy czy piątek? No właśnie. Dlatego postanowiłem, że będę się w piątki spotykał, żeby ostrzegać. Dobrze, fajnie. No, pozdrawiam serdecznie, zakładam błogosławieństwo i ochronę. Ja również pana pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Dobrej nocy, tak jest. Dobrej nocy. No dobrze, kochani, no to zaczęliśmy wspaniale. Mam nadzieję, że moje słowa są wam bliskie i zawsze moje przekazy. Jeżeli macie, kochani, niedosyt, to zapraszam was na Tylko Świadomość, cykl moich wykładów. Zapraszam was na mój kanał YouTube i zapraszam was na moją stronę internetową zbyszkopatyk.pl. Warto zapamiętać, warto się ze mną skontaktować i warto przede wszystkim korzystać, moi drodzy, z mojej pomocy. Pomocy przede wszystkim doświadczonego w sferze terapeutycznej, praktycznej, nie tylko teoretycznej, moi drodzy. Przez wiele, wiele lat, kilka dekad prowadziłem własne centra, będąc ich prezesem, centra o charakterze również międzynarodowym, współpracy międzynarodowej, między innymi Międzynarodowe Centrum związane z profilaktyką zdrowia, wiele szkoleń, kursów, jestem wykładowcą terapii naturalnych w studium psychologii psychotronicznej od bardzo wielu dekad, więc wykształciłem bardzo, bardzo wielu studentów. Drodzy Państwo, z którymi czasami się nawet niektórymi spotykacie w tymże programie, między innymi. Więc drodzy Państwo, ten zasób mojej wiedzy, z której korzystajcie, z pełnymi, że tak powiem kolokwialnie, garściami, jest bogaty. Dlatego was zachęcam, zapraszam, wysyłajcie SMS-y, dzwońcie, drodzy Państwo. A około godziny 12 widzicie właśnie SMS OMZ, orzeszczenie mocą żywiołów. Tam wpisujecie imię, datę i intencje pod numer 7416 i korzystajcie z tego ceremoniału. Jest początek miesiąca, więc również to oczyszczenie jest bardzo ważne. Nie polega to na tym, że przygotowujemy się tymi oczyszczeniami do jakiegoś określonego, szczególnie ważne jest to przed samą ceremonią ognia, żeby jeszcze uwolnić z tych głęboko zakorzenionych, szczególnie skutków karmicznych. Niewątpliwie zgodnie z księgą przejmuję 20 bez mała procent karmy osób, które wysyłają określone SMS-y. Więc również i dbajcie o mnie, w modlitwie też nie zapominajcie o mnie. Pamiętajcie o tym, że ja dla was, a wy dla mnie. I przechodzę do waszych SMS-ów. Kochani, widzę, że bardzo jesteście aktywni. Mam już to robić przez dłuższy czas, ale też nie zapominajcie, że możecie zadzwonić. Barbara, 17 sierpnia 1961 rok. Proszę o oczyszczenie jelit oraz krwi, stanów zapalnych, uszu oraz uzdrowienie. Jutro mam szczepienie. Proszę wzmocnić. Proszę. No i wszyscy jesteśmy na tym samym temacie cały czas. 17.08.1961, Barbara. I już sprawdzam energetykę pani Barbary. Oczyszczenie jelit i krwi. Bardzo dobre połączenie. Być może, że przypadkowe, ale również być może i przemyślane. Nie, na razie tego nie będę analizował, co było przestrzenią pani pytania.
Jelita, drodzy Państwo, mają bardzo dużo wspólnego z krwią, ponieważ resztki odpadów z wątroby przemieszczają się w kierunku jelit i tam pozostają. Jeżeli stworzą w jelitach bardzo silne również kałki, korki kałowe, związane przede wszystkim z zużytą krwią, no przecież ta zużyta krew, zużyta komórka, którędy musi się wydostać z ciała. Już oczyszczam jelita, oczyszczam krew. Siedzibą tak powszechnie określaną krwiotwórczą jest obszar splotu słonecznego, no ale nie bez powodu anatomicznie odnosi się to do aorty głównej żyły brzusznej, gdzie właśnie jest największa kumulacja tej podstawowej krwi pozyskiwanej przez tę aortę, blaszki aortalne, czyli cholesterol i tak dalej, i tak dalej. Często właśnie tam goszczą w tej aorcie, w żyle brzusznej. Dlatego trzeba to miejsce zawsze przygotowywać, oczyszczając przede wszystkim energetycznie, wprowadzać odpowiednie składniki do pożywienia, do oczyszczenia z blaszek cholesterolowych. Te składniki, te odpady przemieszczają się naturalnym nurtem w przestrzeń węzłów chłonnych, brzusznych, jak i również pachwinowych. Przedostają się również bardzo sprytnie, można powiedzieć, do jelit i tam podlegają lub nie o uwolnieniu, usunięciu, tak? I już tutaj Panią oczyszczam i uwalniam. Pozwoliłem sobie na taki prosty, nieskomplikowany troszkę wykład anatomiczny, żeby Państwa troszeczkę tutaj wprowadzić w te, powiedziałbym, arkana bardzo prostego myślenia, które jest związane przede wszystkim z naszym zdrowiem, aby uwolnić i też jakby pozyskać wiedzę, to często książki medyczno-anatomiczne są dosyć trudne w samym odbiorze, tak, są dla wielu osób, czasem moi studenci o tym również mówią, zawiłym językiem pisane, a szczególnie nie jest to nam, osobom, które w jakiś sposób nie są związane, choć nie mówię nam globalnie, tak, czy tym osobom, które nie są związane z żadną medycyną, czy alternatywną, czy standardową, nie są potrzebne, ale wiele osób chce wiedzieć po prostu. Już, pięknie tutaj poszło. Oczyszczenie i stany zapalne uszu. To też wszystko idzie w sukurs i w parze z tymi dolegliwościami. Okay. Merkabą taką typową dla jaspisu oczyszczam zawsze krew i uwalniam z tych toksyn, które w organizmie się lubią zagościć. Tak. Możemy to robić, prosić kogoś o pomoc, możemy to robić sami. Zawsze trzeba korzystać z takich możliwości. I wzmocnienie. Mocą żywioł ziemi i wody, ognia i powietrza zakładam błogosławieństwo i ochronę uwolnienia z wszelkiego cierpienia i bólu i również wsparcie dla jutrzejszego szczepienia dla Pani, droga Pani Barbara. Pozdrawiam serdecznie. I następny SMS Mirosława, 21 wrzesień 1960 rok. Powracam i proszę o dalszą pomoc w zdrowiu, bolą mnie lędźwie, limfa, puchną stopy, oczyszczenie czakr i aury. Dobrze. Już przygotuję dobrą, właściwą tablicę. Teraz kryształem
Oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne. Oczyszczam ciało mentalne. I uwalniam pierwszą czakrę z toksyn. Drugą czakrę. Trzecią czakrę. Tu jest zanieczyszczenie spory. Czwartą, ale już go nie ma. Piątą, szóstą i siódmą. I wzniesienie czakr. Po oczyszczeniu energetyka jest 80%. Robię dla Pani przekaz, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu, mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza, zakładam całkowitą ochronę. Pozdrawiam pięknie. I następny SMS Pani Magdalena, 28 czerwiec 1983. Proszę i o opiekę i pomoc w poprawie zdrowia, oczyszczenie i energię. Magdalena. Pani Magdalena, 28 czerwca. Ciekawa, mocna data, ale też mogą Panie spotykać różnego rodzaju nieprzewidziane często okoliczności przez tą właśnie charakterystykę Pani daty. Dlatego trzeba być zawsze gotową, gotową na różnego rodzaju niespodzianki. Ma Pani bardzo silną wibrację, daje sobie Pani radę z różnego rodzaju sytuacjami, ale też dużo podlega Pani jakby napięciom stresu. Stres trzeba oswoić, z tym stresem się trzeba zaprzyjaźnić, wtedy nie ponosimy tak wielkich konsekwencji, które występują podczas stresu. No oczywiście łatwo jest to powiedzieć, zaprzyjaźnić się ze stresem, czyli co? Łatwo jest powiedzieć wtedy, kiedy stosujemy określone metody i techniki uwalniające od stresu, a to są techniki właśnie w głównej mierze oparte o sztukę oddychania. Dlatego też istotne jest, żeby stosować ją regularnie, przynajmniej raz dziennie lub też, jak mówię, w celach leczniczych 4 do 6 razy nawet na dobę. Wtedy ta siła oddziaływania naszego powietrza ma przeogromne skutki w organizmie, ponieważ działa na poziomie neurohormonalnym. Zatem też istotne jest, żeby stosować te metody regularnie. Nie okazjonalnie, lecz regularnie. Organizm się musi przyzwyczaić, tak jak do regularnych posiłków. Wtedy upomina się o ten posiłek w postaci prany, energii. Jeżeli nie dostaje tych posiłków regularnie, to oczywiście jest duży chaos i wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie, ponieważ organizm musi być w systemie regularnego oddziaływania. I już tutaj Panią oczyszczam, Pani Magdaleno. Oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne i oczyszczam ciało mentalne. Przesyłam dla Pani energię, mocą żywioł ziemi, ognia i powietrza, zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. I proszę przyjąć ode mnie przekaz uzdrowieńczy. Pozdrawiam serdecznie i pięknie. Dobrze.
i następny SMS. Dla Pana Zbyszko, ponownie proszę o oczyszczenie i uzdrowienie dla syna Sławomira, urodzonego 25 grudnia 1971 roku. Jest w czasie chemii. Prawa strona szyi, guz i gardło. Pisze Pani Genovefa. Sprawdzę energetykę. Szczególnie podczas takich zabiegów jak radioterapia, chemoterapia, bardzo ważne jest, moi drodzy Państwo, przekazywanie energii. Ja niewątpliwie przez swoją wieloletnią praktykę mogę Państwu zaświadczyć, że kiedy działam energetycznie, to nawet w bardzo trudnych przypadkach jest po ulga. Witam serdecznie, dobry wieczór. Ja również witam, Panie Zbyszko. Proszę ponownie, w zeszłym tygodniu żeśmy córkę tam podleczali, proszę ponownie o doładowanie energią reiki, oczyszczenie i wszystkim, co Pan może. Tak. Bo jest właśnie lewa noga, dół kręgosłupa. Nie może spać. Taki ból jest cały czas. Rozumiem, że jest na terapii, na lekach i tak dalej, tak? Jest i to już jest tam tak wymyślanie, że to nawet szkoda, bo to w sumie trwa 2 lata i teraz coś tam innego wymyślają. Ja już te zdjęcia tomografów rozsyłam po pół Europy, no. Tak? A dlaczego nie do mnie? No bo właśnie to też zależałoby od córki i do Polski nam teraz też nie po drodze, dlatego wysyłamy same zdjęcia. 65-66%. Nie jest źle. Jest energetycznie w miarę dobrze u córki. Tylko ten kręgosłup tam jakiś są w dolnej części tego kręgosłupa, coś tam jest nie tak, jakby tak bardziej spłaszczone te kręgi. No jest tam nie tak. Niby nic poważnego. No, to jest pojęcie względne, wie Pani, dopóki się tego nie zobaczy. W medycynie standardowej to są tylko przypuszczenia. Natomiast wiadomo, że dopiero przy inwazji chirurgicznej widać, co tak naprawdę tam się dzieje, prawda? Już tutaj zobaczę sytuację, ja sobie swoim okiem, szkiełkiem i okiem zobaczę. Bardzo proszę, na tyle, ile Pan może pomóc, bo ona nie śpi po nocach, siedzieć nie może, a musi. No rzeczywiście i tutaj jest plus do tego sklerotyzacja, kątowe ustawienie kości krzyżowej ze sklerotyzacją. Ja sobie to rysuję już, jak to wygląda. Tak mi się tutaj pokazuje L5, L4 i zmiany przede wszystkim też w kości ogonowej. Czy córka nie miała jakiegoś upadku wcześniej? Ja się zastanawiam nad tym, czy się to nie mogło zdarzyć na przykład jak była małym dzieckiem. No mi się tutaj pokazuje kość ogonowa i krzyżowa. Jakby też i podwichnięcie i to może standardowo uciskać również nerwy i tak dalej. No ale to jest temat złożony. Ja bym proponował, żeby się ze mną skontaktować indywidualnie. Będę mógł wtedy rozwinąć bardziej to, co chcę powiedzieć. I wtedy no, będzie... Osobnie jest dosyć ciężka do dyskusji, także będzie, dlatego wolę to robić. Będzie mi łatwiej. Nie, wie Pani, ja myślę, że czy córka, czy Pani, to ja jestem w stanie wytłumaczyć, o co chcę powiedzieć, tak? Raczej nie mam problemów z komunikacją, jak widać. Zatem jestem w stanie wytłumaczyć nie tylko w niekonwencjonalny, ale również bardzo standardowy sposób. I objaśnić, czego bym tutaj oczekiwał na przykład, tak? Co można poczynić? Moją rolą to jest nie tylko samemu się zaprzeć i kogoś uzdrawiać, ale też bardzo chętnie kieruję do innych specjalistów, których znam i którzy mogą zagwarantować pomoc, tak? I nie tylko niekonwencjonalnych, bo też nieskromnie powiem, że znam wiele osób, które są naprawdę tam, gdzie potrzeba. Także już tutaj oczyszczam. Wie Pani, ja przez wiele lat, jak już dzisiaj się pochwaliłem, prowadziłem centra międzynarodowe również, w których
współpracowałem z bardzo wybitnymi osobistościami medycznymi. Więc dlatego też mogę powiedzieć, że zdobyte przez to doświadczenie pozwala mi się czasami wypowiadać dosyć odważnie, jak niektórzy mówią. Nie, ja wiem, ja mam bardzo duży szacunek dla pana wiedzy, kontaktów i tak dalej. Tylko że z tego, co słyszałam, to raczej Włochy, a nie Wielka Brytania. Nie wykluczam. Nie wykluczam. Z tego, co słyszałam. Natomiast, nie wykluczam. No i utknęłyśmy tutaj na północy na razie. Tak jak mówię, zapraszam przez stronę internetową do mnie. Będziemy byli mogli w stanie więcej rozwinąć temat. Już tutaj je oczyszczam. Już. Okej. A jakby pan jeszcze mógł zaczarować, żeby mi trochę więcej włosów odrosło. A proszę uprzejmie, proszę uprzejmie, żebym się tylko nie pomylił, żeby nie poszły na klatkę. Ale... Nie, wolałabym nie. Pozwolę sobie zażartować, no wie pani, no... To nie jest tak, wie pani, no. Strzelec strzela, pan kulę nosi. Ja zobaczę, no, co mogę zrobić. 60, 65. Nie, no okej, okay, dobrze. W takim razie proszę uprzejmie rękę położyć na głowie. Tak? Tak. Tak. Głównie, żeby złapać palcem środkowym, ja tak nazywam, palcem Saturna, dotknąć ciemiączka. Ciemiączka. Tak jest. I oczywiście poprawić dietę, bo to problemy z żołądkiem, problemy z wpuszczeniem żołądka przyspieszają wypadanie z włosów według medycyny alternatywnej. I trzeba zmienić dietę. Ja już jestem na detoksie kolejnym. No też wtedy może zaistnieć taka sytuacja, że tych włosów więcej wypada w trakcie. Nie trzeba się niepokoić, bo to po prostu zacznie się ruszać już. Oddychamy wdech ustami, wydech ustami. Może też przemywać głowę emulsją miodową w proporcji powiedzmy 1 do 2, czyli okay. Więcej wody, mniej miodu. Niezawodna, miód ma enzymy, witaminy. Już ładnie oczyszczam, proszę sobie chwilę jeszcze oddychać. Zakładam błogosławieństwo i ochronę uwolnienia z cierpienia i bólu. Jest wiele metod na powstrzymanie wypadania włosów od standardowych szamponów, moi drodzy, po metody naturalne, ale przede wszystkim z mojej wiedzy trzeba przebudzić oczyszczanie układu pokarmowego, kiedy jest nadmiar różnych substancji bądź kandydy, to wtedy organizm radzi sobie w ten sposób, że niestety pozbywa się często włosienia. Zresztą zaburzenia hormonalne tutaj by trzeba było zobaczyć, jeszcze zwrócić uwagę na tarczycę i wiele innych dolegliwości. Dlatego to, moi drodzy, jak widzicie, w kilka minut naszego spotkania, chociażby telewizyjnego, no nie jest to do końca możliwe, żebym ja, powiedzmy, komuś pomógł. Mogę oczywiście mogę pomóc, ale to chciałem powiedzieć, że nie jestem w stanie postawić pełnej diagnozy energetycznej, żeby rozwiązać problem, tak, stuprocentowo. Dlatego, że to jest po prostu widzenie określonych dolegliwości, które oczywiście w skali od 1 do 10 zaczyna nam się robić 9 z tego jednego. Ponieważ państwo oczywiście patrzycie subiektywnie, tak? Każdy patrzy subiektywnie na swoje dolegliwości, nie patrząc globalnie w obszar, który nam się pojawia w charakterze jakby profilaktyki. Nie bez powodu swoje centra nazywałem centra profilaktyki zdrowotnej, chociaż były to centra bardzo rozwinięte, bardzo szeroki zakres usługi. Ale przede wszystkim trzeba patrzeć jakby przez charakter. Teraz się zindywidualizowałem, czyli sam, można powiedzieć, drodzy państwo, działam w tym charakterze. Natomiast trzeba mieć jakby świadomość tego, że każde nasze cierpienie ma swój, działając prawem przyczyny i skutku, ma ten swój podstawowy, ja nazywam ziarnowy proces, tak? Standardowo w jodze nazywamy od ziarna, czyli od momentu, kiedy coś zaczyna się dziać, a jeszcze tego nie w organizmie, a jeszcze tego nie zauważamy. I skutek dopiero widzimy określonych działań. I natomiast
nie idąc jakby w charakterze takiej standardowego działania, czyli myślenia w kategoriach usuwania skutków, a nie przyczyn, trzeba też spojrzeć jakby na problemy, na zdrowie w charakterze usuwania profilaktyką skutków innych i zatrzymanie skutków innych dolegliwości. Także bardzo często patrzę na to w ten sposób, że więcej uwagi często trzeba poświęcić tym dolegliwościom, które nam się wydają mało znaczące, a nie zdając sobie sprawy z tego, że te małe dolegliwości właśnie będą rzutowały na dalszy proces choroby. Aby nie pomijać takich właśnie drobnych dolegliwości. Jeżeli w poważnym temacie, mówię tutaj o zdrowiu, pojawiają się takie symptomy i objawy bardzo subtelne często. Nagłe zakłucia, nagłe jakieś pojawiające się cierpienia, swędzenia w miejscach, których do tej pory nic się nie działo. Warto, moi drodzy, zawsze na to zwrócić uwagę. I nie bagatelizować, nie mówić, że ach, przejdzie mi, bo to nic takiego, raz się zdarzyło, drugi, a może trzeci, to ja sobie już z tym poradzę. Nie. Czy organizm sobie z tym poradzi? Organizm jest tak pięknie skonstruowany, że on sygnalizuje zawsze jakieś nieprawidłowości. Bez względu na to, czy to zrobi raz, czy dwa razy w jakimś określonym czasie, to on to robi, nas jakby oświecając, jakby nam sygnalizując jakieś swoje potrzeby. Ciało ma swój umysł, ma swoją, tak jak wiemy doskonale, jelita to jest mózg człowieka, ponieważ wszystkie receptory czuciowe mózgu również znajdują się w jelitach. Zresztą nie będę Państwa uświadamiał, bo wiecie zapewne wiele na ten temat. Już nie mówiąc tylko o receptorach znajdujących się na stopach, na dłoniach stosowanych w refleksologii, akupresurze i tak dalej. Ale wiecie doskonale, drodzy Państwo, że każdy z narządów praktycznie głównych, życiowych, jakimi są na przykład jelita, jakimi są te, które mają ogromny wpływ na nasz charakter, na nasze zachowanie, działanie, jak również i zdrowie. Odnajdujemy pewne strefy, które nie bez powodu zachorowały, nie bez powodu pojawiły się tam jakieś zmiany, czy zmiany lekkie, czy zmiany ciężkie. To są zawsze strefy odruchowe danego innego narządu, danego chociażby te jelita. I to jest bardzo istotne, drodzy Państwo, żeby umieć również zadbać o ten organ, który jest bardzo zaniedbany. Ja byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, które zakupiły urządzenie do oczyszczenia hydrokolonoterapii i niewątpliwie przynosiło to niezwykłe efekty oczyszczenia organizmu. Dzisiaj również są to popularne terapie, dlatego też moja wiedza w tym zakresie, jak Państwo wiecie, jest dosyć bogata. Dlatego też jakby trzeba mieć świadomość tego, ale to nie oznacza, że można w ten sposób wyłącznie, oczyszczając organizm, uniknąć chorób. Głównym sprawcą, głównym winowajcą tak naprawdę naszych dolegliwości, żebyśmy nie wiem jaki prowadzili zdrowy tryb życia, jest po prostu stres. Jest to wszędobylski stres, gdy się z nim nie zaprzyjaźnimy, to on nam zafunduje każdą możliwą chorobę, każdy możliwy problem. Dlatego stosując metodę oddychania, możemy poprawić swój stan zdrowia i możemy poprawić swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Nie jest i nikt nigdy nikomu przy zdrowych zmysłach będący nie zagwarantuje wyzdrowienia, uzdrowienia. Żaden lekarz tego nie zrobi, żaden uzdrowiciel tego nie zrobi, tak jak powiedziałem, przy zdrowych zmysłach będący, bo nie ma takiej możliwości. Można usunąć każdą chorobę, lecz nie wyleczyć każdego pacjenta. To jest stare powiedzenie i niewątpliwie ma bardzo głębokie podwaliny pojmowania całego procesu. Uzdrowienie duchowe to jest uzdrowienie przede wszystkim w aspekcie wiary. Czy podlegasz operacji, czy podlegasz jakimkolwiek innym zabiegom, musisz ufać i wierzyć. Wierzyć głęboko w skuteczność terapii, wierzyć głęboko w to, że jest to dla Ciebie
właściwa droga. Jeżeli podejmujesz jakiekolwiek działania, to musisz głęboko, głęboko w to wierzyć. Bo jest to bodziec układu neurohormonalnego, bodziec bardzo silnej neuronowej ochrony, która pozwoli każdemu lekowi, każdej terapii, każdej operacji zadziałać. Praca z energią, przekazy ode mnie, drodzy Państwo, to jest przede wszystkim praca w poziomie współgrania, współdziałania. Dlatego często Was proszę o to, żebyście razem ze mną wykonali inwokację, żeby się ona w waszej świadomości zakodowała, żeby była dla Was pomocą w każdej możliwej chwili. Ja tę inwokację stosuję od bardzo, bardzo wielu lat we własnym życiu. I to nie oznacza, że ta inwokacja, jak powiedziałem, jest w stanie człowieka ochronić przed chorobami i cierpieniem. Musiałbyś ją wykonywać przez 24 godziny na dobę, co nie jest niemożliwe, ale wymaga określonego skupienia i głębokiej uwagi. Jeżeli nie zachowamy takiej zasady, tak jak powiedziałem, w sytuacji choroby, w sytuacji jakiegoś nawet głębokiego stresu, ponieważ inwokacja jest bardzo prosta w swojej formie. Wiemy, do kogo się zwracamy, wiemy, w jaki sposób oczekujemy oczyszczenia, uzdrowienia. Nadajemy swojej podświadomości konkretny cel i zadanie. Jest to dokładne nadanie określonego rytmu. Jeżeli zachowamy taką zasadę, jeżeli zakodujesz się przed godzinami snu, zrobisz inwokację, zrobisz techniki żywiołów, to oczywiście twój organizm zostanie zakodowany. Każdego mojego oddechu oczyści i uzdrów mnie. Całą noc podświadomość pracuje, żeby tak się działo. Jeżeli zapomnimy w którymś dniu, no to oczywiście nie będzie to działało. Cudem takich metod jak właśnie joga uzdrawiania, jak metody, które, drodzy Państwo, Wam proponuję i promuję, cudem tym jest dodatkowym, że kiedy tego nie robisz, to to nie działa. Ale kiedy robisz, z całą pewnością. Dlatego Was do tego, moi drodzy Państwo, zachęcam. Dobrze. I teraz wracam do SMS-ów. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Sławomira urodzonego 25 grudnia 1971 roku. Uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Sławomira urodzonego 25 grudnia 1971 roku. Oczyść i uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Sławomira, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Sławomira, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. I zapraszam na przerwę właśnie. Już się rozpędziłem, ale zapraszam na przerwę. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO TV.
Już od 8 lat jestem obecna w waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które stanął na waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EzoTV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EzoTV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję waszą przyszłość, pokazuję waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EzoTV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EzoTV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Zbyszko Patyk. Jestem naturoterapeutą z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Jako terapeuta, wykładowca oraz mistrz, nauczyciel uzdrawiania duchowego chętnie pomagam w rozwoju duchowym, a tysiącom z Was przynoszę ulgę w cierpieniu i choroby. Jestem autorytetem, ekspertem oraz mistrzem wielu metod uzdrawiania. Jeśli podejmą Państwo ze mną współpracę w moich programach EzoTV, jestem przekonany, że osiągniemy cel, jakim jest Wasze szczęście, zdrowie i dobrobyt. Zapraszam na moje programy do EzoTV. Zadzwoń, napisz, pomogę również Tobie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patyk. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EzoTV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EzoTV. Medium Katarzyna. Zbyszko Patyk, zachęcam, zapraszam kochani do udziału w programie. Linia telefoniczna jest wolna, więc możecie dzwonić. Wysyłajcie oczywiście również SMS-y. Drodzy Państwo, dzisiaj wysyłacie naprawdę bardzo poważne tematy do mnie. I powiem, że widać wyraźnie w nich to, co się globalnie dzieje, a dzieje się mało dobrze. Dlatego też bardzo, bardzo Was zachęcam. Bądźcie, drodzy moi, aktywni.
wykorzystajcie ten moment, w którym jestem dla Was. Oczywiście możecie wykorzystać przez moją stronę internetową zbyszkopaty.pl. Tam znajdziecie kontakt do mnie. Trzeba się troszeczkę w tym momencie również zmobilizować. Przejrzyjcie również dawne zarchiwizowane programy, drodzy Państwo. Ja zawsze dziękuję za Wasze słowa, dobre słowa i szczególnie od tych osób, którym pomogłem i o tym mówią innym. Moi drodzy, jeżeli się o tym nie mówi, to i też nie ma efektu takiego, jakiego byśmy oczekiwali, bo nie jest to kwestia łaskotania mojej próżności, tylko przede wszystkim, jeżeli mówicie, na ile Wam pomogłem, na ile również dajecie jakby rekomendacje, to również dajecie te jakby świadectwo, pomoc innym osobom, które się również zgłoszą. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że w tej chwili jakby mówię taką oczywistą oczywistość, jak to niektórzy mawiają, ale też, moi drodzy Państwo, jest to bardzo, bardzo ważne. Zdaję sobie sprawę z tego, jak silna jest moc, nazwijmy to, sugestii, która jest związana z tym, żeby zrozumieć siłę oddziaływania energii. Tak jak jeszcze niedawno i może wcześniej wielu ludzi w ogóle nie wierzyło w coś takiego jak atom, nigdy nie wierzyło w to, że można przesyłać, drodzy Państwo, ja jeszcze jestem z pokolenia, w którym cudem było, jeżeli ktoś posiadał telefon. Jakieś marzenie o telefonie komórkowym, to raczej nawet wyobraźni się nie mieściło, że kiedyś będziemy biegać z komórką w kieszeni, móc się wideo łączyć i tak dalej z całym światem o każdej minucie, kiedy mamy tylko ochotę. Zatem te cuda techniczne się zdarzają, tak? I jest nam znane i widziane i pisane, że wierzymy w to, że gdzieś ta fala wędruje, gdzieś to rozumiemy. A drodzy Państwo, co mam na myśli? Od starożytności ludzie się komunikowali, wspierali i pomagali sobie w bardzo prosty sposób. Prosty sposób telepatyczny, który mamy darem własnym. Niczego człowiek nie wymyślił, ani telefonii komórkowej, ani jakiegokolwiek innego urządzenia, którego nie ma w nas. To wszystko się tworzy na bazie tego, co w nas funkcjonuje, w naszym ciele. Człowiek nie jest w stanie stworzyć czegoś, czego nie ma. Ale to jest oczywiście sugestia, nad którą należy się pochylić. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony Helena. Tak. Zbyszko, urodzona 16.06.56. Tak. Chciałabym się zapisać na oczyszczenie żywiołami. Tak. I ceremonią ognia. Tak. Wszystko wpisuje. Stało się. Tak. I chciałabym, aby Pan nade mną trochę jeszcze popracował. Dobrze. Popracuję nad Panią. Bardzo proszę. Sprawdzę energetykę. 64, 65, 67 rośnie. Bardzo dobra odpowiedź. 67. Dobrze. Na co zwrócić uwagę? Proszę mi przypomnieć, wspomnieć. Będzie szybciej, będzie łatwiej. No to cały od dołu, znaczy od pasa w dół, nogi, biodra, puchnięcie nóg, chociaż poprawa jest spora już w tej chwili. Tak. Po tym oczyszczeniu ostatnim i przy kostkach mam straszne bóle. Oprócz tego to jest duża nadwaga i bym chciała, żeby Pan, Panie Zbyszko, popracował nad tym, żebym mogła rzucić chociaż kilka kilogramów. Rozumiem, popracuję na punktach. Powiem Pani tak. No ja oczywiście talerza Pani, dobrze, dobrze, talerza Pani nie zabiorę, no bo byłoby to trudne, tak? Musielibyśmy blisko siebie mieszkać, ale proszę zwrócić uwagę na węglowodany. Proszę zwrócić uwagę na węglowodany, wyeliminować ze swojej diety na razie węglowodany, bo to nie jest zbyt zdrowy temat. Spróbować się jakby tutaj w tej materii ograniczyć. Pokazuje mi się wpływ żołądka, błona śluzowa i tutaj jakieś stany zapalne. Już to oczyszczam.
Co jeszcze tutaj widzę? Jelita, metabolizm spowolniony. Kręgosłup też nie za pięknie się prezentuje. No te uciski tutaj są bardzo duże, no i to też tak. Trochę nadwaga może bardziej temu sprzyjać. Zatory tutaj takie limfatyczne w pachwinach. To, co mi się teraz pokazuje. Dobrze, już to oczyszczam. Proszę położyć rękę w okolicy pęcherza moczowego. Wdychamy nosem, wydychamy nosem. Krótki wdech, dłuższy wydech, z pełnym takim zaangażowaniem. Myśleć o tym miejscu, że tam wydalają się, uruchamia się proces oczyszczania, tak? Ile pani waży, niech się pani przyzna na antenie. Oj, ponad 100 kilo. Gratulacje. Wie pani, 101 na 120 to jest... Nie, tak do 104 kilo. Okej. Okay. Przy wzroście? 1,64 m. No to chociaż to jest pocieszające. Duża dziewczynka. Oddychamy. Dobrze, rękę wyżej w okolice pępka. W okolice pępka. Wdech nosem, wydech ustami. Nerki mi się tu pokazują, lewa nerka mi się pokazuje. Oczyszczam lewą nerkę. Tam się coś działo z tą nerką? No, od czasu do czasu mam jakieś tam pobolewania. Dobra, oczyszczam w takim razie. Trzeba uważać na te nerki, żeby one tutaj nam nie narobiły bałaganu. No mówię, zwrócić uwagę na węglowodany lub też po prostu mówię, skontaktować się ze mną, będzie jakaś możliwość poustawiania czegokolwiek, tak? Dobrze. Jest pani na diecie w ogóle jakiejś, czy raczej nie? Nie. No właśnie. Wypadałoby wprowadzić taką dietę, która, ja nie jestem dietetykiem, ale generalnie bazuje na poziomie medycyny ajurwedyjskiej i chińskiej. Więc tutaj można zawsze do typu konstytucjonalnego dopasować określone normy dietetyczne, tak? I wtedy postępy są w miarę... Dobrze. Szybkie. Bo ja już różne stosowałam diety, ale... Po prostu efekt był jojo. No, to jest jakby no proces naturalny, tak, bo niezgodny z typem konstytucjonalnym. Ja oczywiście nie wysyłam tutaj żadnych sugestii pod strefę dietetyczną, ale ja jestem zwolennikiem tego, żeby ustalić typ konstytucjonalny danej osoby i wtedy działać zgodnie z zasadami typu konstytucjonalnego, czyli z przewagą określonych płynów ustrojowych. Bo tak tutaj ktoś, kto rozumie, o czym mówię, czyli o medycynie ajurwedyjskiej, no to widzi troszeczkę to inaczej, tak? Że trzeba wprowadzić określony zakres pokarmów, które mają nam przynosić zmiany w typie konstytucjonalnym. U pani się on zmienił dosyć radykalnie. Mocą żywiołu, ziemi, wody, ognia i powietrza zakładam całkowitą ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. Kontakt zawsze do mnie jest przez stronę internetową. Energetyka ja skoczyła wiem, nam 80-82. Ja z panem rozmawiałam, tylko teraz zaszła takie małe nieporozumienie. 82, 83. I pieniążki mi wróciły. Okej. Okay. No to zostawmy ten temat. W każdym razie wiemy. Więc jakby to trzeba, mówię, no głębiej się dobrze. Nad tym tematem pochylić. No bo jak tutaj pani mi dobrze, podpowiada, no to wie pani, jak to wygląda. Dobrze. No, mamy ponad 80%. Dzisiaj jest fajnie. O, dzisiaj ładnie poszło. No, poszło pięknie, pięknie. No, to dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie i dobrej nocy życzę. Do widzenia.
Dobrze, kochani, no i cóż, teraz wracam do następnej tematów. Witam serdecznie, Panie Zbyszku, proszę o pomoc w uwolnieniu odmiażdżycy, oczyszczeniu wątroby i uzdrowienie żołądka. Dziękuję i pozdrawiam. Ewa, 26.10.1959. Dobrze spisuję? Dobrze. 59. Dziewiątka w empatii. 15. No cóż, w liczeniu dementu tak wyszło mi tutaj, że pani jest tą szósteczką. No i niestety tutaj też są to rzuty pochodzące z Wenus. Miażdżyca, wątroba, żołądek, coś mi ta miażdżyca nawet nie chce przejść przez usta. Tak popularne i powszechne dolegliwości i schorzenia, że aż często przerażające, że tak wiele osób tego doświadcza. 63-64%. No niestety, te wszystkie problemy, moi drodzy, to są zawsze globalne problemy. Problem z dietą i brakiem ruchu. Od razu ten temat się szybko nam otwiera. Już tutaj oczyszczam wątrobę. Zacznę od wątroby. Oczyszczenie wątroby, przez to również oczyszczenie żyłowrotne i jelit. I właśnie to, o czym dzisiaj już wspomniałem, czyli oczyszczenie aorty głównej. Tam właśnie blaszki miażdżycowe najbardziej dobrze się czują. Tam im jest naprawdę cudnie. Więc dlatego to miejsce już oczyszczam. Te blaszki miażdżycowe, cholesterolowe, bardzo zresztą łatwo to jest zobaczyć na USG, jak to tak naprawdę się tutaj nam pokazuje. Okay. Mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza zakładam całkowitą ochronę na Ewę, urodzoną 26 października 1959 roku. Niech się tak stanie, zgodnie z moją wolą. I już dalej sprawdzę energię. Bardzo dobra wiadomość, 88%. Znakomicie. I następny SMS. Dobrze, i mamy połączenie. Witam serdecznie. Ja też bardzo dobry serdecznie wieczór. Witam pana Zbyszko. Dobry wieczór. Boże, kocham, ja zawsze mam taką tremę, jak mam rozmawiać z panem, że... Cieszę się, poznaję panią. Poznaję po głosie. Tak, tu Janina. Tak, podałam wszystkie te, panie Zbyszko, bo ja mam dzisiaj taki trochę większą prośbę do pana. Bardzo proszę. Bo jest mój szwagier, to znaczy męża brat jest tak, w szpitalu. Tak. I tak, i tam na serce. No i jest zdenerwowany. Jego żona, tam też podałam. Tak, tak. Tak, właśnie. Chciałbym, żeby pan jakoś im pomógł, jak to możliwe. Ale jeszcze, panie Zbyszko, chciałam serdecznie podziękować za oczyszczenie, to co było. Tak. I chciałam się zapisać i na ponowne, tak jak co miesiąc. Mnie i męża. Już zapisuję. Już jestem w trakcie cały czas pisania, także no bo, wszystko bo zapisuję, to, żeby to mi to pomaga. Nie umknęło.
Tak, właśnie to mi bardzo, nam bardzo pomaga. I panie Zbyszko, kochany, chciałabym tą innowację przedłużyć. Inwokacje, tak. Modlitwę, inwokacje. No ja nazywam inwokacją, żeby to nie było takie mocno. Tak. Dobrze. Zakładam ochronę i błogosławieństwo używania inwokacji. Bardzo proszę. Tak, to może teraz ich, a ja jeszcze postaram się drugi raz przedzwonić, żeby siebie tam. Dobrze. Ja sprawdzę w tej chwili energetykę. Oni są tak znerwicowani, jedno i drugie, jedno boleży w szpitalu, a drugie, bo martwi się o niego. Nie dziwię się, bo tutaj temat dosyć jest poważny. No właśnie, panie Zbyszko, jakby pan był uciekła mi energia, więc to jest tak. Kazimierzu. Już sprawdzę, bo... Od kiedy jest w tym szpitalu? On 2 chyba? 2 maja? Albo 1 maja. 1 maja, o kurde. 1, tak. Nie była to dobra data. No niestety, no tak nie było bardzo potężne, nie, sporo osób. Tu nawet dzisiaj już widziałem jedna osoba. Poważne tematy. Bardzo ciężki okres był wtedy, 1 maja. No, bardzo duże przesilenie energetyczne i dlatego wiele osób naprawdę wylądowało w szpitalach. I to on akurat w to przesilenie. No, tak. Bo on jest bardzo, bardzo nerwowy. On tak schorowany. Energię ma 50%, bardzo niską. Dobrze, postaram się tu podziałać. 50% ma teraz, tak? Tak, słabo, bardzo słabo. To, co ja widzę, także tutaj nie pocieszam, bo też temat jest, widzę, że bardzo trudny. No, ale też nie ma się co martwić, bo popracuję. Kazimierz. Bo on miał ten, jak to się mówi, ten, no nie zawał, tylko... No właśnie. I to już doszło tak do normy, bo to była lewa strona. Już. Nie będę przez panią tej energii tutaj przepuszczał, ja sobie tutaj go poczyszczam. Jestem wdzięczna, bardzo wdzięczna jestem pani Zbyszko. Bardzo dobra osoba i... No wie pani, zawsze najbardziej chorują ci dobrzy. No tak. Taka dziwna jest jakaś reguła, nie wiem jak to jest skonstruowane, prawda? Zawsze się mówi, no taki dobry był. Jak to się stało? No właśnie za tę dobrość, za tę empatię się płaci najczęściej, tak? Tę cenę problemu, bo emocje. No tak to już jest. Już tutaj oczyszczam. No. No tutaj jakaś diagnoza była? Zator? Tak. No to nie był taki mocny zator. Nie był taki, na szczęście. Lewa komora jest osłabiona, taka wiotka workowata i dlatego też tutaj ta pompka słaba jest. Czy oni będą mu przeczyszczać te wszystkie żyły? Możliwe, że pójdzie w koronografię. No tak i mi tutaj wyjdzie, jak to wyjdzie, pani Zbyszko, jak tam panu wychodzi, dobrze? Na razie to jeszcze mi nic nie wychodzi. Przepraszam, ale jeszcze na razie jestem skupiony na mocy przekazu przez komorę. Zobaczę, jak ta energetyka nam tutaj pracuje teraz. No doszło mi tutaj na 65. Dobra. Zresztą też nie będzie jakiegoś takiego raptownego, gwałtownego skoku energii, więc na razie to zobaczę jeszcze tutaj. Udrożnienie. Okej. Okay. Oczyszczenie krwi zrobię.
Dobrze. Zagadam błogosławieństwo i ochronę. Ja zobaczę teraz energię. O, jak na tą sytuację 75% to jest dobrze. Więcej nie wzrośnie. O, koniec połączenia. Pozdrawiam serdecznie, zakładam błogosławieństwo i ochrony dla Pani, dla Pana, dla Pani Janiny i dla Pana Jana. Po co żywiał ziemi, wodę i dnie powietrza, zakładam sobie tę ochronę, uwolnienie wszelkiego cierpienia i bólu. Jeżeli zgodnie z obietnicą by się Pani jeszcze dozwoniła, no to zapraszam. No tematy rzeczywiście dzisiaj rzucone poważne z tym, z tego względu, że no jakby Pani swój czas oddała bliskim, antenowy, no ale oczywiście zachęcam, zapraszam, drodzy Państwo, do kontynuowania. I następny sen jest anonimowy, Pani na J. Proszę o oczyszczenie, energię ochrony zdrowia, kręgosłup, nerki, układ krwionośny, lewy bark, prawe biodro i kolano. Pozdrawiam Pana Zbyszko. Janina, 28 maj. Dobrze. No i cóż, moi drodzy, no linia jest wolna, już dzwońcie. No dzisiaj, jak zawsze, moi drodzy, widzę, że w moim programie coś ostatnio ten zegarek bardzo szybko biegnie. Już tak, moi drodzy, czas nam bardzo szybko umyka. Dlatego zachęcam, zobaczymy się dopiero za tydzień, ale moi drodzy, możecie korzystać, bądźcie aktywni, tak jak na dzisiaj. Jak wiecie Państwo, ja bardzo lubię takie aktywne programy, takie dynamiczne, tak żeby się naprawdę móc jakby zmierzyć z wieloma problemami, aby Wam też jak najwięcej pomóc, bo to jest istotą całego problemu. Janina. Oczyszczenie. Jeszcze raz sprawdzę. O, witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, 5.8.50, Jadwiga. Tak. Panie Zbyszko, proszę zobaczyć, jaka moja energia i trochę mnie podładować, bo coś się dzieje. Już to robię. Tak trudno do Pana dzwonić w tamtym roku chyba, a tak trudno. Ale z góry dziękuję serdecznie i proszę na zdrowie moje i finanse, ile się da, ile zdążę. Dobrze. Słucham. Dobrze. Z góry dziękuję serdecznie, dziękuję. Bardzo proszę. 64-65% w tej chwili. Nie, nie najgorzej, ale też no szału nie ma. Zaraz dlatego poprawimy to wszystko. A co dzisiaj ze mną powiem? No właśnie, poszukamy. Co Panią najbardziej w tej chwili niepokoi? No właśnie. Co Panią w tej chwili niepokoi? Proszę mi powiedzieć. A co mnie niepokoi? No stresy żerają, nie daję sobie rady. Trzeba oswoić stres, zaprzyjaźnić się z nim. A z dolegliwości fizycznych, co w tej chwili najbardziej Panią niepokoi? Kręgosłup lędźwiowy i lewa noga, rwa kurczowa, nie mogę wyleczyć. No właśnie. W tej chwili zacząłem w kierunku tarczycy i tu mi się troszkę nie podobało. A dobre mam wyniki, dobre. Tarczycy dobre. Ja nic nie sugeruję. Żadnej dolegliwości. Ja tylko powiedziałem, że mi się tutaj coś nie podobało. A to dojdziemy do tego. Czy wcześniej były jakieś dolegliwości związane z tarczycą? Skąd badania? Tak, się leczyłam, ale no właśnie. Tak. Ja niestety mam tę zdolność, że jestem w stanie cofnąć do tyłu nawet 20 parę lat, także albo jeszcze więcej. Więc jakby tutaj stąd.
Po prostu podpowiedziało mi w tej chwili, że jest taka sytuacja. Wiem, pan jest bardzo mądry. Czy tam jakiś związek? Może pan jakiegoś faceta fajnego zobaczyć? Faceta? Tak, no to najpierw trzeba mieć 100% zdrowie, żeby faceta jakiegoś wytrzymać. No właśnie. Wie pani, facet to jest bardzo ciężka sprawa. No tak. Troszkę serduszko. Ale widzę, że byłoby to dla pani serca bardzo właściwe i bardzo dobre. Tutaj zobaczmy niżej. Przepona. Gdzie? Dobra, tu jest wszystko w porządku. Wątroba. No właśnie. Wątroba, no. No właśnie. Podłuszczona. No właśnie. Już oczyszczam. Jezu, ślicznie panu dziękuję, ślicznie. Już oczyszczam. Będę się modlić, żeby się dodzwonić. A na to oczyszczenie to się każdy może zapisać? Tak, jak najbardziej. To ja bym prosiła. Proszę bardzo. I już oczyszczam. Dobrze, proszę rękę położyć właśnie na wątrobie, bo to jest organ, który jest nam w tej chwili najbardziej potrzebny. I moim zdaniem i zgodnie z medycyną alternatywną, wątroba jest odpowiedzialna, powiedzmy, za problemy i schorzenia kręgosłupa. Niedyspozycje stłuszczenia wątroby i podobne dolegliwości są przyczyną, ponieważ według standardów medycyny chińskiej wątroba jest organem, dzięki któremu regenerują się ścięgna i napięcia więzadeł, szczególnie kręgosłupa. Dlatego trzeba o nią zadbać, oczyszczamy ją. Proszę położyć rękę, zacząć wdychać ustami, wdychać nosem. A ja ją tutaj już oczyszczam. Wdech ustami, wydech nos. Tak, tak, słucham panią. Wytyszko, a czy, bo jak najwięcej bym chciała, a czy nic nam nie, nie z tym kręgosłupem lędźwiowym, to nic mi nie grozi w tym roku gorszego? Znaczy, co pani ma na myśli gorszego? Znaczy, bo ja już było 2 lata temu, mi taką władzę odbierało w lewych, w nogach. Takie mi się zwaty robiły, stanęłam i koniec. No właśnie dlatego trzeba zadbać o wątrobę, w szczególności. W szczególności. Wtedy będzie się regenerował ten organ. No i mamy koniec połączenia. Dobrze, oczyszczę jeszcze u pani kręgosłup, tutaj sprawdzę i tak dalej. Ja wiem, drodzy państwo, że te tezy, które ja głoszę, to czasami są trudne do przyjęcia. No co, ktoś by powiedział, no co ma wątroba wspólnego z kręgosłupem, tak? Okazuje się, że zgodnie z zasadami to państwo możecie znaleźć. Jeżeli chcecie, posłuchajcie mnie, a jeżeli nie, no to macie oczywiście szansę sprawdzić to. Zakładam błogosławieństwo i ochronę. Witam serdecznie, dobry wieczór, z kim mam przyjemność? To ja jeszcze, panie Zbyszko. A, właśnie. Janina, tak. No. Panie Zbyszko, także chciałabym teraz, żeby właśnie pan już nie nami, a zajął się Kazimierzem i Czesławą, tak? Mhm. To znaczy, ja się zajmowałem Kazimierzem cały czas. No tak. Teraz tak, bym tak, się chciał właśnie państwem zająć, dalsze, tak? Bo tutaj jakby powtórek nie ma, w sensie tym takim, jak już energia poszła, ja tylko mogę w tej chwili sprawdzić energię na nim, jest 80% w tej chwili, to się utrzymuje, nic się nie zmieniło, tak? Także tutaj jest ten trwały proces. Spodziewać się można spadku energii dopiero po 72 godzinach u Kazimierza. Natomiast co do szwagierki, mogę tutaj sprawdzić, jaki jest u niej poziom, jest 68, jest zupełnie dobrze. Ma zmartwienie, ale energetycznie jest w porządku, także ją to jakoś tak bardzo nie zaskoczyło. Także u niej tu jest w porządku. A co jeszcze można zrobić dla Kazimierza, panie Zbyszko? Wie pani, no można utrzymywać poziom energetyczny i mogę to robić indywidualnie, tak? Jak to mówię, systemowo, jeżeli są jakieś niebezpieczeństwa, to ja oczywiście działam na zasadach ogólnie przyjętych, czyli ktoś zgłasza się do mnie przez stronę internetową, ja po prostu wykonuję cykl przekazów, tak, w określonym czasie. I wtedy oczywiście jestem w stanie taką osobę jakby kontrolować cały czas w jej postępach, w uzdrowieniu i tak dalej. No o tym często zresztą mówię, że to tak właśnie wygląda, tak. Innej jakby drogi tutaj nie widzę, no bo oczywiście jest pewien jakby cykl działań, tak? Tak. A oczyścić go można?
Już to zrobiłem, Pani Minko. Już pan zrobił, tak. Posprawdzałem, oczyściłem i tak dalej, i energetykę ustaliłem, więc jakby no na tę chwilę nie mogę zrobić drugi raz, trzeci raz, bo to niczego nie zmieni. Nie. A kryzynę też? Pan już oczyścił, Panie Zbyszko? Kogo? Boże, ona Czesława. Ma Krystyna, ale no... A nie, ja rozumiem, rozumiem. Moja mamusia też była Krystyna, także... Ale raczej tak na imię nie miała. Ja to rozumiem. No bo ona ma właśnie to Czesława, to tak jak powinno być, a przybrane ma Krystyna. No, rozumiem. Tak jak powiedziałem przed chwilą, 68 mi się pokazało u niej procent energii. Już wprowadzam oczyszczenie i zrównoważenie energii, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobrze. Okay. Co mogę dla Państwa zrobić, dla Pani? Ja już, jak się kończył program, jeszcze po skończeniu połączenia zrobiłem dla Państwa już błogosławieństwo, ale jeszcze chętnie coś zrobię. Oj, Panie Zbyszko, zgodnie z życzeniem. Pan mógł pomóc mi w nerkach i w wątrobie. No właśnie. Właśnie, wręcz wymusiłem. Panie Zbyszko, ale ja jeszcze jestem tak długo i Pan mi tak długo pomaga, że bardzo dziękuję z góry już za wszystkie pomoce. 60%. Energia jest dobra, 60%. Proszę położyć rękę na nerce właśnie. Już to robię, na prawej. I już oczyszczam. Wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze oddychamy. Dobrze, zakładam błogosławieństwo i ochronę. Sprawdzę w tej chwili energetykę. Osiemdziesiąt. Dobrze jest. Czy jeszcze na coś zwrócić uwagę? No Pani Zbyszko, ta wątroba i ten, no już, ta nadczynność tej tarczycy też mnie męczy to bardzo. Rękę na gardło, na tarczycę, wdech ustami, wydech ustami. No bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Wdech ustami, wydech ustami i już oczyszczam tarczycę. Zakładam błogosławieństwo i ochronę. Pozdrawiam pięknie. I cóż, zaczynam następne SMS-y, kochani. Dzisiaj jesteście naprawdę bardzo, bardzo aktywni.
Witam serdecznie, Panie Zbyszku, proszę o wzmocnienie i uzdrowienie. Muszę to wyartykułować. Robert, 2 czerwca 1962, od soboty, to jest znaczy od 1 maja, leży nieprzytomny na OIOM-ie, czyli na dzisiejszym SOR-ze w klinice w Koszalinie i nie odzyskuje przytomności. Proszę, błagam o pomoc. Już działam. Sprawdzę energię. To jest dobra wiadomość. Osoby, które są w stanie czasami krytycznym, ten poziom, jak powiedziałem Państwu, spada poniżej 50, nawet do 15%, 30%. Luksus jest, jeżeli to jest w tej chwili ponad 50%. Zatem działam. Dobrze. Działam w ten sposób. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Roberta, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Roberta, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Może Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Roberta, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Zbyszko, ja akurat tam anonimowo jest. Bardzo proszę, wszystko mam. Tak, no 29 grudnia byłam poturbowana nogi, tam był na stopach wylew krwi, leczenie było, rehabilitacja, ale jestem niepewna jeszcze tak. Odważnie chodzić pomalutku, ale tu w tym przypadku proszę też sprawdzić moją energię, no i zwrócić uwagę na wątrobę. Dobrze. Już sprawdzam, co się u Pani dzieje. No ma Pani niestety kontakty z trudnymi ludźmi zapisane w swoim portrecie numerologicznym. Proszę? Ma Pani zapisane kontakty z trudnymi ludźmi przez całe życie w swoim portrecie numerologicznym. Tak jest, taka prawda. 58 w tej chwili. 58, 60. Ta energia jest troszeczkę na obniżonym poziomie. Dobrze, zaczniemy od wątroby. Doładować energii. Tak jest. Nie, proszę rękę położyć na wątrobie. Lewą? No, wygodniej będzie prawą. Dobrze. Zacząć ze mną oddychać, wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nosem.
Tak, oddychamy, oddychamy. Jeszcze chwilę. Proszę teraz rękę przesunąć w okolice splotu słonecznego pod piersiami. Pójdziemy w kierunku właśnie oczyszczenia splotu słonecznego. Tutaj emocje nam się bardzo mocno osadziły. I już oczyszczamy. Dalej ten sam oddech, wdech ustami, wydech nosem. Dobrze, już. Tak. Powiedziała Pani coś jeszcze z nogami, tak? Tak, kojarzę. Tak, od kostek w dół stopy były poturbowane, no i aha. Tak nieodważnie chodzi mi się jeszcze. Rozumiem. Robi Pani dalej jakąś rehabilitację czy kompresy i tak dalej? Miałam rehabilitację, tak. Rozumiem. Spróbować może nogi moczyć w wodzie miodowej? Tak, ale jeszcze mam tutaj też do takiego masażu. Tak. Wodę nalewam i wałki na wałkach i te bąbelki. Świetnie. To robię. Świetnie. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu? A nie wypadałoby częściej? A też mogę. No właśnie. Tak, i przy okazji też no, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu moczyć sobie nogi, albo nawet codziennie, bo to na kilka minut dosłownie. Tak. Dwie duże łyżki miodu albo więcej na ciepłą wodę, bo tutaj może być te 40 stopni bez problemu. Dokładnie, droga Pani, dokładnie tak. Sezon się już kończy, zaczyna nowy miodowy, więc jakby tutaj warto złożyć. Do tego może być każdy miód, nawet marketowy, nie ma żadnego znaczenia, tak? Dobrze. Chodzi o tutaj tylko o to, że tam są zawarte te enzymy, te mikroelementy, które są nam potrzebne do tego, żeby odciążyć, odbarczyć, tak? Tak. I moczyć sobie 15-20 minut i już. Już tutaj oczyszczam. Wdech nosem, wydech nosem, tak żeby wspomaganie było ziemskie. Wdech nosem, wydech nosem. Tak. Wdech nosem, wydech nosem. Z uczuciem podciągania energii ziemskiej przez stopy do, aż do bioder i oddychamy. Dobrze, jeszcze chwilę. Okay. Zakładam błogosławieństwo i ochronę uwolnienia z cierpienia i bólu. Sprawdzę w tej chwili energetykę.
Znakomicie, bardzo dobrze to pani ze mną zrobiła. 80-82% to już jest bardzo dobra wiadomość. Pozdrawiam panią serdecznie i zachęcam do korzystania z mojej pomocy. I teraz następny temat. Dobrze, następny to już mam dalej. Anonimowy, dzień dobry panie Zbyszko, pani na W. Proszę o oczyszczenie czakr z krwi mojej córki na A. 687. Sprawdzam energię. Niezła. 68% to mi pokazuje. 68%. Oczyszczenie krwi i czakry. Dobrze, zaczniemy od podstawy, czyli od czakr. Oczyszczam ciało eteryczne. Oczyszczam ciało astralne. Oczyszczam ciało mentalne. Oczyszczam czakrę piersią. Drugą. Trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. Oczyszczenie krwi. I sprawdzamy energetykę. Osiemdziesiąt. Doskonale, pięknie dzisiaj energia, moi drodzy, nam się pokazuje. Dobrze, następny SMS. Pan Dawid, urodzony 13 lutego 2003 roku. Dawid. Maja będzie miał egzamin z jazdy samochodem z przyczepą. Czy uda się, żeby zdał? Pyta babcia Dorota. Dziękuję. No proszę. Zobaczmy. 14 maja. Zobaczę, czy to będą wibracje dla niego przychylne. Już zobaczę, co ten Dawid nam tutaj może zobaczyć. 13.2. Powiem tak. Datę urodzenia ma szczęśliwą. Jak to mówią, jest w czubku urodzony, mimo że 13. Bo czwórka przynosi bardzo, bardzo ciekawą osobowość i bardzo też dużo szczęścia. W kluczu ma szóstkę, czyli jeszcze spotęgowane szczęście. Data sprzyja, bo data to jest 5-5-5, jedynka. A jedynka jest przyjacielem szóstki, o ile dobrze pamiętam.
Czwórka jest przyjacielem. Piątka jest przyjacielem. 2003 rok, tak? Też piąteczka. Czyli tak naprawdę jest w liczbach przyjaźni. Zatem tutaj, patrząc z tego punktu widzenia, w liczbę górowania, jeżeli wyjdziemy z tego założenia, 5 i 6, 11, dwójka. W całości, tak? Daty. Korzystna data. 14 maja 2021. To jest piąteczka. 5, 5, 5. Same piątki. Jeden, pięć, szóstka. Dobrze. No nic się nie chce zmienić. Sprawdzę jeszcze energetykę tego dnia. Tak, sądzę, że nie będzie żadnych powikłań, żadnych problemów, droga pani Doroto. Wyraźnie widać, że poradzi sobie tutaj z tym egzaminem. Tak, nie ma nad czym się tutaj rozwodzić. Tak naprawdę jest bardzo dobry układ, bardzo dobry jest czas. Żeby się tylko nie stresował, ponieważ trzynastki też lubią się stresować w wibracji duchowej. Czasem ta czwórka przynosi trochę nerwów, nadpobudliwości, ale to są naprawdę wibracje bardzo, bardzo dobre. I następny SMS. Pan Andrzej, urodzony 24, z tego co widzę, październik 1954. 24 październik 1954, Andrzej. Sypią mi się włosy, czytam literalnie, co mam napisane. Sypią mi się włosy, nie wiem, czy po koronawirusie, czy to wina zmiany na plecach. Proszę o diagnozę i pomoc. Dobrze, zaraz sprawdzę. Niewątpliwie, jeżeli się pokazują jakieś zmiany, moi drodzy Państwo i drogi Panie, to trzeba raczej, dzisiaj nie jest to problem i nie jest to powód do obaw czy strachu, sprawdzić dermatoskopem. Jest bardzo dokładny, bardzo szczegółowy, warto zawsze to podejść do tematu i określić zmianę, jeżeli takowa się pojawia. Nie warto niczego bagatelizować. Ja tutaj oczywiście niczego nie sugeruję, sprawdzam w tej chwili energetykę. Staram się tylko podpowiedzieć, w jakim kierunku dalej zobaczyć. 65% włosy. Czy po koronawirusie, czy to wina zmiany na plecach? Temat oczywiście jest złożony, jak każdy temat. Ja żadnego nie bagatelizuję, nad każdym się pochylam. Bo czasami błahe dolegliwości dają poważne problemy. Zaraz zobaczę, jak tutaj wygląda cały układ. I zobaczymy dalej. Dla mnie pokazują się zmiany w układzie pokarmowym. Zmiany, które mogą rzutować jakby też na proces trawienia, na przemianę materii, bo tak się właśnie dzieje. Żołądek jest głównym sprawcą właśnie takich dolegliwości i osłabienia. Więc tutaj oczyszczam żołądek, oczyszczam wpust żołądka. Dobrze.
I teraz jeszcze ogólne oczyszczenie całego organizmu. Tak jak wspomniałem już dzisiaj, drodzy Państwo, miód jest niezwykłym w swojej formie lekiem. Przede wszystkim działa bardzo, bardzo wielorakim spektrum. Zatem też ma swoje oddziaływania na zewnętrzną powłokę ciała. Między innymi właśnie płukanie włosów w takiej emulsji miodowej wcale nie jest jakieś kłopotliwe i też nie przynosi jakichś szczególnych, że tak powiem, włosów, jak niektórzy sugerują mi, posklejanych i tak dalej, i tak dalej. Kwestia jest rozprowadzić miód w ciepłej wodzie w takiej ilości, która pozwoli tylko delikatnie wyczuć na opaszkach palców, że lekkość są takie jakby kleiste, lekko, bardzo delikatnie. Tutaj nie chodzi o ilość, bo oczywiście robi się też okłady pod czepek z miodu, drodzy Państwo. No ja o tym mówiłem, ponieważ byłem prelegentem, dopóki temat istniał, w obszarze międzynarodowej kongresów estetyka, kosmetyka i również podologia. Brałem udział w wielu kongresach jako wykładowca, prelegent. I oczywiście w tej sferze praktycznej, co zresztą Państwo możecie zobaczyć w internecie, na mojej stronie internetowej, bądź też na mojej stronie facebookowej. Wiele artykułów napisałem o profilaktyce zdrowia, również też dotyczących terapii miodowych, ponieważ są to starożytne metody oparte o medycynę ajurwedyjską, więc mają swoje podwaliny również naukowe, jak również są znakomicie prezentowane w kosmetyce. Nikogo dzisiaj już na pewno nie zaskoczy, kiedy w spa spotka się z kąpielą miodową, bądź też okładami miodowymi. Tak, sam byłem twórcą bardzo wielu zabiegów opartych o miód, będąc również dyrektorem w takiej instytucji. Zatem też Państwo miejcie świadomość tego, że ten miód naprawdę posiada wielorakie zastosowanie. Nie tylko jako słodzik do herbatki, co jest oczywiście błędem podstawowym, ponieważ miód podnosi, jak mówiąc językiem ajurwedy, potencję, wirję określonego produktu. Jeżeli dodamy miodu do jakiegokolwiek produktu, to jego wartość dodana będzie zwiększona. Czyli krótko mówiąc, do czegokolwiek dodamy miodu, to podniesie się jego, tak jak powiedział, jakby oktany w benzynie rosły, tak? Dokładnie tak się dzieje. Szczególnie o tym Wam powiem później. Teraz zapraszam Was na przerwę, moi drodzy Państwo, i czekam na Was. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO-TV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZO-TV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turley, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZO-TV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZO-TV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZO-TV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia.
Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZO-TV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZO-TV. Medium Katarzyna. Witam serdecznie, mam na imię Beata i mam przyjemność zaprosić Państwa do oglądania i brania czynnego udziału w moich programach w EZO-TV. Już od 8 lat jestem obecna w Waszych domach i z ogromną radością pomagam wszystkim tym, którzy o to poproszą. Czytam karty Tarota i pracuję z energią Reiki. Oczyszczam Was energetycznie i pomagam pokonać wszystkie problemy życiowe, które staną na Waszej drodze. Pomoc innym poprzez moją pracę jest i będzie moją pasją. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w telewizji ezoterycznej w EZO-TV. Zapraszam do oglądania moich programów. Nazywam się Iwona Turlej, jestem medium, łącznikiem między światem żywych a światem umarłych, parapsychologiem, tarocistką i numerologiem kabalistycznym. Prowadzę wiele kursów, warsztatów, również wykładam w szkołach psychotronicznych, ezoterycznych. Natomiast EZO-TV prowadzę specjalnie dla Państwa programy, w których buduję Waszą przyszłość, pokazuję Waszą przyszłość, ale również oczyszczam energetycznie i odprowadzam złe energie. Zapraszam serdecznie do zaglądania również na naszą stronę internetową www.ezotv.pl, ale też do lajkowania naszej strony na Facebooku EZO-TV w TOTV. Będziecie wtedy Państwo na bieżąco zawsze z naszymi programami, również przede wszystkim z moimi programami w EZO-TV, na które szczególnie Państwa zapraszam. Od ponad 20 lat pomagam innym, wykorzystując królewską wiedzę, jaką jest astrologia. Tysiące zinterpretowanych horoskopów sprawiły, że mogę z dużą precyzją wskazać Państwu rozwiązanie Waszych problemów, podpowiedzieć najkorzystniejsze daty, wskazać mocne strony. Horoskopy partnerskie, ustalanie przyszłości związku, diagnozowanie przyczyn problemów i podanie skutecznych rozwiązań to tylko niektóre z moich możliwości. Moje umiejętności sprawiają, że chętnie i z zadowoleniem Państwo do mnie powracają, czym czuję się zaszczycona. Dziękuję. Astrolog Merkuria. Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Graczak-Paluch, jestem medium oraz tarocistką. Zapraszam do oglądania programów EZO-TV, podczas których możecie korzystać z mojej wiedzy ezoterycznej. Odpowiem na pytania z każdej dziedziny życia. Miłość, praca, finanse, partnerstwo. Podpowiem, jak rozwiązać trudne sytuacje życiowe. Pamiętajcie, że decyzja należy do Was. Warto wiedzieć, jakie są rady i ostrzeżenia na drodze do sukcesu i szczęścia. Pomogę Ci. Do zobaczenia w programach EZO-TV. Medium Katarzyna.
No i witam Państwa serdecznie, Zbyszko Patyk, powtórnie. Każda przerwa to taka przerwa, jak to ja mówię, na łyk ciepłej wody. Dlatego też, drodzy Państwo, no, zostało nam niecałe 50 minut. Bardzo dobra wibracja liczbowa, dlatego że 0 podwyższa, podkreśla 5 moc Merkurego. Dlatego myślę, że te 50 minut będzie, drodzy Państwo, bardzo, bardzo dynamiczne. Zachęcam Was do tego, moi drodzy Państwo. Spotkamy się oczywiście za tydzień, ale myślę, że zawsze warto takie spotkanie ze sobą dynamicznie przebyć, będąc tym nauczycielem duchowym, który promuje proces świadomego spotykania się. To też zawsze namawiam, drodzy Państwo, jak wspomniałem w cyklu moich wykładów Tylko Świadomość, zawsze zapoznacie się z różnymi sferami naszego życia codziennego, ubranymi przeze mnie, drodzy Państwo, przez wiedzę z ksiąg starożytnych najczęściej. Jest to moja pasja tak naprawdę przez całe życie, pasja w dobrze zrozumianym tego słowa znaczeniu, pasja poszukiwania, nie poszukiwania oczywiście sensu życia, jak to często się popularnie, zwyczajowo mówi, ale przede wszystkim odkrywania tej mistycznej strony każdego z pism objawionych. Ponieważ one są tworzone duchem, tworzone są słowem, Słowem Bożym, to również posiadają tę swoją warstwę głęboko metafizyczną. Bo są podręcznikami survivalu, jak ja nazywam, przeżycia, ponieważ w takiej formie są zapisane i te wszystkie dalekowschodnie i nasze, powiedzmy, zachodnie, zawsze tworzone w określonym obszarze duchowego natchnienia. Dlatego też poszukując w nich, a powinno się to robić tak jakby w zasadzie, gdyby porównać, kiedyś przyszło do mnie takie porównanie, tyle ile czasu dzisiaj człowiek spędza nad telefonem komórkowym, ile tego czasu by w równej wartości poświęcił na czytanie chociażby Pisma Świętego, to by był w dobrej kondycji psychicznej i duchowej. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moje imię Elżbieta, ja dzwonię w sprawie mojej bratowej, ona jest ciężko chora, to tak. Jest honorata. Tak. 13.5. Tak. 1964 rok. Tak. Ona jest po operacji nowotworu, tak. Usunięcie jej odbytu. Tak. W tej chwili z założoną mastomię. Tak. I najgorsze jest to, że zaatakowało jej prawą nogę. Ona jest po prostu, ta noga prawa cała sztywna, od pięty aż do biodra. W ogóle ani nie może chodzić, przy wózku chodzi, bo chodzi, ale ciągnie tą nogę po prostu. Czy coś by mogło, jakieś wsparcie dla niej energetyczne? Węzły były usunięte? Ma pani wiedzę? W tym... Pytam, czy węzły były usunięte, pachwinowe? Nie wie pani. Nie wiem, nie. Dobrze. Nie wiem. Też może być oczywiście oddziaływanie na kręgosłup i w tej chwili mogła włącznie z chorobą bardzo często nowotworową towarzyszy jej rwa kulszowa. No właśnie. Już sprawdzam. No i porażenie nerwu. Ponieważ te nerwy są bardzo blisko siebie i teraz sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Dobrze, poszukam. Energetyka jest niezła, 64-65%. Kiedy była ta operacja? Operacja była robiona 4 sierpnia 2020 roku. 2020. I po samej operacji ona z tego się dobrze czuła nawet i wszystko było w porządku. Dopiero teraz w tym roku ta noga ją zaatakowała. W tym roku, tak. Rozumiem, że jest pod opieką lekarską cały czas, jest, tak? Jest, ona ma tam jakieś takie leczenie specjalistyczne, bo ona nie mieszka tutaj, oni w Niemczech mieszkają. No to tak, zupełnie mamy tylko dobre kontakt rzeczy. Telefoniczny po prostu, no. Aha. 64-65%. Dobrze. Pani się zwraca do mnie z własnej woli, tak? Jakby nie, ja bez, z nią rozmawiałam. A, rozmawiała pani z nią. Tak, rozmawiałam i bardzo prosiła. To też mnie cieszy. Ona i brat, mąż jej tak okay, samo bardzo dobrze. Mnie, bo oni się Może niech spróbują się ze mną skontaktować przez moją stronę internetową, bo tutaj temat jest poważny. Tak.
na konsultację prywatną. Proszę przekazać, bo tutaj jest temat poważny. Z tego typu dolegliwościami nie ma żartów i nie ma co przedłużać. Trzeba wspomagać energetycznie. Tak, oczywiście, ja już to robię. Także tutaj mówię tylko tyle na przyszłość, tak, żeby mieć świadomość tego, z czym się człowiek mierzy. Więc jakby tutaj sytuacja jest taka, jaka jest, no więc trzeba po prostu działać, tak? Już tutaj mówię, energetyka na dzień dzisiejszy jest zupełnie przyzwoita, więc jakby tutaj, jeżeli pani chce zrobić przekaz dla niej przez siebie, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to robię tutaj standardowe oczyszczenie tego całego układu energetycznego, tak? To głównie właśnie mi chodzi o nią, żeby ją tam wesprzeć. No wierzę i czuję, że tak jak powiedziałem, no temat jest poważny, ja nigdy nie podchodzę do tematu bagatelizując cokolwiek, tak? Tutaj jest sytuacja dosyć, nie jest zła, ale no jest poważna. No tak. No, to jest, wie pani, nowotwór ma to do siebie, że dzisiaj jest tu, a jutro jest tam, tak? No, to jest kwestia, skoro doszła do takiego punktu, że nastąpiła amputacja i tego typu podejście, no to wiadomo, że temat jest poważny. No podobno jeszcze coś tam narasta w środku. No mówię, no nie jest to kwestia polipów czy jakichś łagodnych zmian, tylko się zmieniło już dosyć poważnie. Okej, ja oczyszczam, dobrze? Dobrze. Proszę położyć rękę na brzuchu, na okolicy pęcherza i jelit. Tak. Boże, ja bym panią zachęcał, jeżeli pani chce bardziej pomóc, żeby powtarzać za mną inwokację i dobrze, w ogóle dobrze, się dobrze nastroić do tego, żeby dla niej zrobić inwokację. Dobrze. Tak? Boże Wszechmocny, tak. Boże, ożywczym strumieniem powietrza, Boże, każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrów. Honoratę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów, honoratę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Zgodą błogosławieństwo i ochronę uwolnienia wszelkiego cierpienia i bólu. Jeśli się tak stanie zgodnie z moją wolą. Oddychamy, wdech nosem, wydech nosem. Delikatnie i dłuższy wydech. Krótki wdech, dłuższy wydech, bez zatrzymywania powietrza w sobie, bo wtedy ta energia nam emanuje i może się przenieść. Wdech nosem, wydech nosem. Krótki wdech, dłuższy wydech. Krótki wdech, długi wydech. Jeszcze chwilę. Zaskoczyła mnie energia. 85-87%. Bardzo, bardzo mocno poszło. Dobrze. Mam tutaj energetycznie. Jeszcze chwilę. Dobrze. Już. Co chciałem zapytać jeszcze? A pani datę urodzenia? 28 stycznia 1937. 900 ile? 47. 47. Zobaczył pani potencjał. Pani ma ładną energię, ponad 70%. No
dobrze, co, to się cieszę. No właśnie, co pani robi, że pani taki ma dobry potencjał energii? To dobrze, cieszę się bardzo. No, ale naprawdę, jest to powód do radości. Także... O, koniec połączenia. Pozdrawiam serdecznie. Dlatego nam tutaj tak ładnie poszło. Widzicie państwo, to jest taki klasyczny przykład, o którym ja bardzo często mówię. Jeżeli robimy coś w intencji dla drugiej osoby, na której nam bardzo zależy, jak widzicie państwo, no 20 lat różnicy a wieku, tak? A jaka silna energia. Ta energia empatii jest energią niezwykle mocną. Jeżeli robimy coś dla kogoś, wierzcie mi, że to robi dla was bardzo duży pożytek i dla osoby, mówię coś dla kogoś, mówię tutaj o sprzężeniu energetycznym, czyli o tym, co robimy w trakcie, tak? Jeżeli państwo jesteście empatyczni, otwarci, kochający, tak? Bo to jest potężna energia. I jeszcze ja wielokrotnie mogę dać wiele takich przykładów, że osoby, które ze mną współpracowały, pracują, które właśnie idą z sferą inwokacji, nie tylko dla siebie zachowują, ale również przekazują tę energię swoim bliskim, osobom, którym chcą to przekazać również, tak? Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że ten obiekt zamknięty, energetyczny, tak? Widzicie państwo, że nie jest to zwykły oddech, który mamy na co dzień. Natomiast własną wolą, stymulując ten oddech, oddech taki jak miejskie koło, kołowy, którym zabieramy powietrze, wypuszczamy, zabieramy, wypuszczamy. Więc ta energia, nie trzeba wielkiej wyobraźni, a wystarczy pobudzić troszeczkę tę wyobraźnię i zauważymy, że ten obieg jest zamknięty. I również to oddziaływuje na inne osoby. Dlatego zawsze pamiętajmy o tym, że wchodząc w ten rytm obiegu zamkniętego, również robimy coś dobrego dla siebie. Dlatego warto to robić dla innych. Szczególnie w takich przypadkach, ja wielokrotnie o tym mówię, żebyście państwo nie byli zaskoczeni tym, o czym, co ja mówię. W sytuacji chorób, szczególnie nowotworowych, trzeba to robić cyklicznie, trzeba robić stale, trzeba podtrzymywać. Wiele osób nie ma siły przede wszystkim w chorobie nowotworowej. Są bardzo obniżone stany psychiczne, są bardzo obniżone stany emocjonalne. Nie ma, taka osoba sama nie ma siły, żeby to robić, tak? Więc trzeba ją wspomagać. To jest niezwykłe lekarstwo w postaci naszego świadomego oddechu, ale to lekarstwo działa tylko wtedy, kiedy je wykonujesz. Drodzy państwo, ja mogę wam mnożyć właśnie przykłady osób, które to robią na całym świecie, w bardzo wielu miejscach. Jest wielu, bym mógł powiedzieć śmiało, studentów, uczniów moich, którzy stosują metodę technik oddechowych, świadomego sztuki oddychania i mają doskonałe samopoczucie, stany euforyczne, usuwanie wszelkich dolegliwości i cierpień. Od południa do północy Europy i nawet świata, zakątków świata, drodzy państwo. Ci, którzy ze mną cyklicznie, praktycznie codziennie współpracują, tych osób jest bardzo dużo na świecie, nie tylko w Polsce. Bo te osoby są najczęściej zdeterminowane i zaufały tej metodzie. I dlatego też poprawa zdrowia ich jest znakomita. Ale też zawsze proszę o to, żeby parę oddechów wykonać dla mnie, z inwokacją i z modlitwą. To jest bardzo ważne, drodzy państwo, ponieważ jesteśmy zamknięci w jednym obiegu energetycznym. Krąg duchowy to jest najpiękniejsze dzieło człowieka, jakie może jeden dla drugiego zrobić. Ponieważ krąg duchowy, energia nie zna granic, nie zna ograniczeń, ona biegnie wszędzie. Jeżeli ty oddychasz, ja oddycham, ta energia nam się błyskawicznie łączy. I wam gwarantuję, ponieważ mam również nie tylko własne, ale i świadectwa innych osób, które wprost wiedzą, kiedy wspólnie oddychamy, a kiedy nie. Kiedy wykonujemy określoną metodę, wiedzą o tym, czują to i mogą być tysiące kilometrów oddalone na przykład od siebie. Dlatego, że budzi się twoja sensoryczność, budzi się twoje ciało emocjonalne i budzi się twoje ciało świadome. A twoje ciało świadome posiada ogromny potencjał rozpoznawania bodźców. I moi drodzy, wiecie o tym doskonale, że emocje mieszkają tu, w brzuchu, mieszkają w splocie słonecznym. To jest nasz komunikator z innymi na przestrzeni emocji. Jeżeli ktoś o tobie myśli intensywnie,
i doskonale wiele. Nie spotkałem takiej osoby, która by mi o tym nie powiedziała lub też tego nie odczuwała. Że kiedy ktoś o tobie intensywnie myśli, dobrze lub źle, odczuwasz to natychmiast w splocie słonecznym, bo splot słoneczny jest jak talerz radaru, który odczytuje emocje, które są skierowane w naszą stronę. Więc ochrona splotu słonecznego jest podstawą, żeby chronić go i przepuszczać przez ten filtr tylko właściwe, dobre, zdrowe emocje. Jeżeli nie będziemy dbać o ten splot słoneczny, to ta tarcza, nazywana inaczej miastem klejnotów, często wam pokazywałem piramidę, jak zresztą dzisiaj zabrałem, ale mało pracuję z tym tematem, ale poprawimy. Moc generatora piramidowego, to was zachęcam w następnym programie, więc też i otwarcie się przede wszystkim na ochronę. Ochronę tego, co jest istotą naszego komunikowania się z światem zewnętrznym. To odczytuje splot. On natychmiast działa. On jest bardzo nastawiony na odbiory różnych stanów emocjonalnych. I dlatego też wiele osób, które ze mną praktykują, tak, codziennie, ma pełną świadomość tego komunikatora, że jesteśmy ze sobą połączeni tą taką nierozerwalną więzią energetyczną. Dlatego jest to bardzo ważne, bo szczególnie w dzisiejszym czasie, w dzisiejszej dobie potrzebna jest nam niezwykle ochrona. Żyjemy w czasie, w którym jest naprawdę bardzo ciężko, bardzo trudno i wiele osób nie potrafi sobie poradzić z tą sytuacją pod względem emocjonalnym, pod względem psychicznym. No i jeżeli oczywiście jeszcze dostąpi zaszczytu, ja mówię tak w cudzysłowie, zaszczytu cierpienia i choroby poważnych, to wtedy sobie z tym nie poradzi. Bez waszej pomocy, bez mojej pomocy człowiek jest bezradny. Więc dlatego trzeba być bardzo jakby nastawionym na empatię. Bo jak widzicie, drodzy Państwo, coraz mniej tej empatii jest, coraz więcej jest niechęci i konfrontacji. Ludzkość zmierza wielkimi krokami do jakiejś globalnej konfrontacji. Moi drodzy, SMS oczyszczenie mocą żywiołów. To już za kilkanaście minut, drodzy Państwo. Imię, data, intencja 7416. Zachęcam do dużej ilości. Wysyłajcie i działamy. I wracam do SMS-ów. Tak jak wspomniałem tutaj, sugestie są bardzo, bardzo ważne w naszej rzeczywistości zdrowia, ponieważ wysyłanie sugestii pozytywnej, jestem zdrowy, jestem wolny od cierpienia, jestem wolny od choroby, to działa bardzo subtelnie. Bardzo subtelnie, ale przez to trwale. Potęgując inwokacją, potęgując oddechem, mamy szansę, moi drodzy, na to, żeby przeprogramować chorą komórkę w zdrową komórkę. Chora komórka nie ma czasami szans na opuszczenie naszego ciała, kumuluje określone potencjały. Drodzy Państwo, nikt nie jest wolny od tego i nikt nigdy nie jest bezpieczny przed chorobą. Jak to stare porzekadło mówi, nie ma ludzi zdrowych, są tylko czasami słabo zdiagnozowani. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że jednostki tak naprawdę w populacji są osobami, które zachowują zdrowie, tak? I czy my weźmiemy pod uwagę geny, czy my weźmiemy pod uwagę tryb życia, sposób życia, to są to bardzo takie obszary. Są zresztą badania naukowe poczyniane w tym kierunku, w niektórych regionach świata, dlaczego akurat ludzie dożywają 100 lat, dlaczego głównymi sprawcami tego jest brak stresu, spokojny standard życia, właściwa dieta, lekka dieta, a przede wszystkim to są cztery takie podstawowe czynniki właśnie. Geny, dieta, emocje i ruch. Ale z takim najbardziej ważnym
elementem to jest dobre samopoczucie w postaci dobrego humoru. Zawsze się okazywało, że to są ludzie, którzy są bardzo radośni, bardzo życzliwi, dosłownie śmiejący się ze wszystkiego. Więc jakby ten element radości to jest element radosnej wątroby. Wątroba jest organem emocjonalnym, który się gniewa. Pęcherzyk żółciowy się złości. Nerki się boją. Żołądek mędrkuje. Nieraz znamy takie na pewno powiedzenie, dlaczego nie śpisz, bo myślę, a dlaczego myślisz, bo nie mogę spać. I tak w elemencie żołądka jest to podstawa tego, że czegoś nie mogę przetrawić, tak? Nie mogę strawić, nie mogę przetrawić. To nie jest powiedzenie określające, że nie możesz strawić pokarmu, nie możesz przetrawić swoich myśli, nie mogą się zrealizować. Żołądek jako ośrodek mądrości jest bardzo szczególnym, wyrazistym ośrodkiem, ponieważ on właśnie kumuluje energię ze splotu słonecznego. I w efekcie, patrząc z punktu widzenia psychosomatyki, energia, która jest zawarta w energii mentalnej, może doprowadzić do stanów psychosomatycznych, czyli zaburzenia funkcji i czynności wydzielniczych, doprowadzając do stanów, które nazywamy chorobowymi. Dlatego też warto, moi drodzy, zwracać uwagę na swoje emocje. Im bardziej te emocje są wytonowane, im bardziej jesteśmy radośni w życiu, bardziej lightowi, bardziej tacy wychodzimy na wysoki level, na wysoki poziom wibracji, to tym bardziej jesteśmy w stanie odczytywać. Jako sensorycy, jako człowiek doskonały, sensoryczny, odbierający wszystkie bodźce, możemy sobie z tymi stresami poradzić. Poziom przekroczonego stresu to jest poziom braku możliwości kontrolowania swojego ciała. I w efekcie, drodzy Państwo, choroba może się rozwijać latami, ale może też wytworzyć szczególnie zmiany nowotworowe w bardzo krótkim czasie. W czasie, który zasadniczo nie jest w żaden sposób ani medycznie, ani paramedycznie do określenia, jak długo trwał rozwój jakiejś zmiany, czy jakiegokolwiek stanu chorobowego. To jest nie do określenia. Bo też nikt nie jest badany cyklicznie, nikt nie jest profilaktycznie wprowadzony, bo takich nie mamy norm ogólnoświatowych, żeby przechodzić jakieś określone, standardowe, moi drodzy. To jest moim marzeniem oczywiście. I myślę, że wielu, wielu milionów ludzi na świecie, żeby przechodzić takie standardowe profilaktykę w różnych dziedzinach. Tak? Tak naprawdę, gdyby człowiek poświęcił chociaż miesiąc czasu w roku na zadbanie w profilaktyce, w spokoju wewnętrznym, na nie tylko przebadania, ale przede wszystkim profilaktykę zdrowia, nie cierpielibyśmy na wiele, wiele dolegliwości i chorób. Przekroczony próg stresu to jest przekroczony przede wszystkim stan naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Ale szał. Widzę, drodzy Państwo, że tak w tych ostatnich minutach dzisiejszego programu Wasza aktywność troszeczkę, widzę, spadła, więc dlatego też zachęcam do tego, żebyście Państwo dzwonili jeszcze i jeszcze pisali. Również wysłali SMS o treści OMZ, do oczyszczenia mocą żywiołów. Być może wiele osób jakby też może dzisiejszego wieczora nie tej metody, jakby tego procesu mocy żywiołów w swoim życiu nie doświadcza, bądź też nie zwróciło do tej pory uwagi. A widzę, że docierają za moją namową SMS-y. Czym jest, moi drodzy Państwo, oczyszczenie mocą żywiołów? Czym jest ta metoda w charakterze i kontekście przede wszystkim pomocy sobie? Co to oznacza?
To oznacza, moi drodzy Państwo, że przyjmujemy określone schronienie w określonych wibracjach, które są mocą czterech poziomów tajemniczeń. Ale przyjmując kolejność schronienia w mocy żywiołów, oczyszczenia mocy żywiołów, to jest to jakby uwolnienie się z podstawą, swoim ciałem emocjonalnym, uwolnienie swojej woli. Woli, która jest bardzo często obwarowana przede wszystkim sami, łamiemy tę wolę bardzo dynamicznie, w różny sposób, wycofując się ze swoich określonych potrzeb, gdzie dochodząc do jakiegoś określonego wydarzenia w swoim życiu, nie możesz zachować swojej woli. Czy jakby ograniczasz swoją wolę tylko do wykonywania określonych poleceń i określonych zadań. Gdzie wola to jest przede wszystkim kierowanie się swoimi własnymi potrzebami. To nie jest egoizm, to jest przede wszystkim otwieranie się na takie, ja mówię, potoczne rozumienie swojego jestestwa. Egoista, chociaż raz pomyśl o sobie. Mówi się, że ktoś, kto zwraca na siebie dużo energii, daje sobie, to się mówi o nim egoista. A co powiedzieć o tych, którzy przy swojej, nazwijmy to tak, przyobleczonej postaci mają głęboki, bym powiedział, dar przemiany. Idąc jakby tą drogą, trzeba mieć też świadomość tego, że żywioły w naturze to jest po prostu materia, gdzie proces oczyszczenia mocą żywiołów to jest oczyszczenie materii naszych ciał, ale i także umysłów, gdzie żywioły są praktyczną drogą oczyszczenia i wysubtelniania, zharmonizowania tej energii materialnej naszej powłoki, gdzie dusza niejako jest przyobleczona w tę powłokę, gdzie polega to na przetwarzaniu tych grubych elementów w coraz bardziej subtelne, aż człowiek staje się w subtelności swojej podobny do tej mocy anielskiej, gdzie jego istotnym zadaniem jest subtelność przejścia w pierwsze niebo. Co się okazuje, że całą planetę i transformacja tej energii jest potrzebą opiekowania się całej planety. Przez taką właśnie subtelną pracę osiąga się harmonię z siłami natury. Przecież te grube aktywności żywiołów, które postrzegamy na co dzień, wiatr, wodę, ogień, ziemię, często są postrzegane jako nam zagrażające, jako zagrażające ludzkości. Więc ludzkość stara się opanować te żywioły, bądź przewidzieć ich działanie i aktywność. Ma jakby wielką też również pretensję do tego, kiedy doświadcza różnych kataklizmów. Ale też można otworzyć moc ducha w całej pełni i otworzyć się dla łaski tego charyzmatu płynącego z niebios. Można też zrozumieć jako rozwój energii i tej energii macierzy świata. No bo czym jest ta macierz? Macierz określana często jako Matka Ziemia.
gdzie jasno ona się jawi jako właśnie macierz, jako ten duch przeobleczony ciałem Matki Ziemi. I tutaj istotą doświadczenia każdych żywiołów, czterech żywiołów i piątym elemencie eterycznym, który je łączy, jest to tak jak uczestniczenie w takim orszaku jaśniejącej energii, potęgę tej esencji. I w najwyższej świadomości rodzi się odwieczny duch istnienia. To specyficzne schronienie to jest schronienie przyjęte w duchu przyrody. Przyrody, która niezmiennie nas otacza, kiedy dopóki trwa ta istota wymiany energii między żywymi istotami, jakimi się otaczamy i one dzięki temu nas wypełniają, to cały czas podejmujemy proces oczyszczający. Proces schronienia, proces uwolnienia, oczyszczenia duszy poruszy. I osiągnięcie, odsłonięcie i osiągnięcie tej egzystencjonalnej natury wewnątrz zależności z przyrodą. I ta żarliwość doświadczania, żarliwość powtarzania oczyszczenia mocą żywiołów jest właśnie praktyką wzajemnego pomiędzy sobą związku. Dlatego też zawsze, moi drodzy, będę Was zachęcał do tego, abyście doświadczali tego klejnotu. Abyście doświadczali również dotknięcia aniołów, którzy zarządzają tą opieką i mocą. Ponieważ oni opiekują się. W naszej tradycji zachodniej to są Archanioł Gabriel, Archanioł Rafael, Archanioł Michał i Archanioł Uriel w tejże tradycji opanowania i uwolnienia żywiołów. Dlatego też trzeba mieć tutaj doświadczenie głębi i doświadczenie uwolnienia. Widzę, że cały czas, drodzy Państwo, teraz już wysyłacie, zawsze przed tą północą, oczyszczenie OMZ. Widzę, że zawsze ten czas jest taki dobry i on jest rzeczywiście dobry. Także docierają do mnie SMS-y. Będę Państwa jeszcze chwilkę przetrzymywał do tej północy, bo ta najbardziej taka aktywna, relatywnie najsilniejsza energia to jest właśnie okres północy i kilka minut po północy i kilka minut przed. Sam ten moment równo nocy, jakby ten moment, 12 na różnych półkulach, na różnym szerokości geograficznej, będzie nam się ta godzinka też różniła, tak? Dla nas jest to północ. No ale moi drodzy, w Anglii, w Irlandii jest to godzina 23, jak wiecie. Więc dlatego też mówię, ta energia około północy, czy na innych regionach, tak? W Kanadzie będziemy mieli 6 godzin, moi drodzy Państwo, w drugą stronę. Więc jakby też trzeba mieć świadomość tego, czyli 6 godzin tyłu. Czyli oczywiście, no tutaj o tym doskonale wszyscy kochani wiecie. Widzę, cały czas docierają do mnie SMS-y. Tak. Dobrze. Tutaj właśnie widzę jakiś dodatkowy chyba SMS. Czy w kategorii OMZ. Dobrze, kochani, 12 nam się naprawdę bardzo blisko zbliżyła już do realizacji. Zegarki, jeszcze chwilę, jeszcze minutki, jeszcze kilka. Z przyjemnością jeszcze zatrzymam się przynajmniej z 5 minut, żebyście Państwo jeszcze mogli wysłać te SMS-y.
Oczywiście po ceremonii też możecie jeszcze być aktywni, jeszcze będziemy mieć na pewno po 12 kilka minut na to, żeby realizować ten nasz plan uzdrowienia. Uzdrowienie nie dotyczy tylko samego naszego ciała, ale uzdrowienie Matki Ziemi, uzdrowienie wód, uzdrowienie mocy świętego ognia. To są, czy ducha powietrza, ducha ognistego. To są, drodzy Państwo, bardzo ważne, istotne sprawy. Bardzo często pomijane, bardzo często niezauważone, że Matka Ziemia wymaga już naszej pomocy. Ponieważ to między innymi za naszą zasługą utraciła swoją moc, którą nas obdarza od milionów lat. To wody życia utraciły ten dar, który nas wspiera i otwiera. Zatraciliśmy jakby jako ludzkość możliwość doświadczania tej tożsamości, tego dotknięcia i głębokiego szacunku dla żywiołów. Żywioły mieszkają w nas i odpowiadają naszym gruczołom wydzielania wewnętrznego. I bardzo łatwo można zauważyć, że kiedy któregokolwiek z żywiołów, a Tattwa Yoga nazywa je platformami duchowymi, na których osadzamy swoją wiedzę i dzięki nim wzrastamy, to mówi o tym, żeby przebudzić ożywcze tchnienie, żeby przebudzić walor swojej siły, jakim jest tożsamość duchowa. Tożsamość duchowa to jest przyjęcie schronienia, to jest przebudzenie naszego schronienia, potrzeby. Nie traktować żywiołów jak wrogów, tylko te duchy, które nas chronią. Dobrze, moi drodzy. Zachęcam, zapraszam teraz Annę, 16.11.1952, Wiktoria, 4.6.2004, Janina, 20 marca 56, Paweł, 26 października 78, Ewa, 26 października 1959, Elżbieta Halina, 7-9-1949, Kasia, 5-3-1993, Kamil, 20 lipca 1990, Mirosława, 21 września 60, Krystyna, 11 marca 64, Jadwiga, 26 listopada 48, Grażyna, 30 stycznia 65, Leokadia, 31 10 55, Ludmiła, 18 5 50, Katarzyna, 29 czerwiec 74, Joasia, 21-12-73, Wioletta, 30 maja 73, Marta, 21 luty 85, Honorata, 30 maja 64, Kamila, 12 czerwiec 95, Bogumiła, 26 stycznia 58, Marcin, 11-11-57. Ja nie wyczytuję intencji, bo ją koduję w sobie, drodzy Państwo, tylko same daty, żebyście wiedzieli, że wszystkie SMS-y do mnie docierają. Elżbieta, 31 marca 47, Magdalena, 28 września 83, Barbara, 6 maja 44, Maria, 5-10-47, Katarzyna, 25 września 74, Robert, 9-11-71,
Ewa, 26.12.83, Małgorzata, 9.05.56, Andrzej, 4.07.1950, Krystyna, 26.07.1949. To są te SMS-y, które do mnie dotarły teraz. I drodzy moi, jeszcze tak jak powiedziałem, możecie wysłać, jeżeli jakiekolwiek do mnie SMS-y dotrą, to je odczytam. Teraz proszę, Piotr, dotarł właśnie SMS, 13 października 1985. 13 października 1985. Otwieramy się, moi drodzy, na krótką medytację, na wejście w stan przybliżenia klejnotu schronienia. I w duchu powtarzamy ze mną prostą inwokację dla mocy Ziemi. Przyjmuję schronienie w Matce Ziemi, w duchu Ziemi i Macierzy Świata. W zastępach Prithividevów, aniołów ziemi, mocą Archanioła Gabriela oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, uwalniam z Twojego życia wszelkie choroby. Niech moc żywioł ziemi oczyści Cię, uzdrowi Cię, uwolni Cię z wszelkich chorób i cierpienia. Tomasz, 28 września 1978. Mocą żywiołu wody, archanielską mocą Archanioła Rafaela. Irena, 29 listopada 1984. Przyjmuję schronienie w niebiańskim duchu, w strumieniu wody życia, w duchu kosmicznego Ojca. W zastępach apodełów aniołów wód. Katarzyna, 2 czerwiec 1975. Mocą Archanioła Rafaela oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, uwalniam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Jak oczyszczający strumień wody oczyści Cię i uwolni wszelkiego cierpienia. Mocą żywiołu ognia przyjmuję schronienie w duchu ognistych płomieniach świętego ognia, w zastępach aniołów ognia. W świętym imieniu kapłana i władców płomienia. Mocą żywiołu ognia oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, uwalniam Cię z wszelkich chorób i cierpienia. Oczyszczam wszelkich pomówień, wszelkiej nieprawdy. Niech duch ognistego Ojca oczyści Cię i uwolni wszelkiego cierpienia.
Przyjmuję schronienie w duchu powietrza, w boskim tchnieniu ożywczym, w duchu wolności i zmartwychwstania, w zastępach wajudewów, aniołów powietrza. Mocą Archanioła Uriela oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię, uwalniam Twoje życie z wszelkich problemów. Uwalniam Twoje życie z wszelkiego cierpienia i chorób. Matą żywiołów ziemi, wody, ognia i powietrza, zakładam na Ciebie całkowitą ochronę. Niechaj wszelkie błogosławieństwa żywiołów spływają na Ciebie i Twoją rodzinę. Wszędzie, gdzie się znajdujesz, żeby spływała na Ciebie opieka. I tak, kochani, bardzo, bardzo dzisiaj, można powiedzieć, wręcz w kosmicznym tempie nasz program dobiegł końca. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam i zapraszam Was, drodzy Państwo, do następnych spotkań. Spotkamy się za tydzień o zwyczajowej porze, jakby to powiedzieć językiem prezentera. Zachęcam, drodzy Państwo, Was do tego, żebyście byli aktywni i poszukiwali również na mojej stronie zbyszkopaty.pl porady lub też również spotkania ze mną. Zachęcam Was do tego, żebyście przeglądali internetowy cykl mój Tylko Świadomość i zachęcam do tego, żebyście zagościli na mojej oficjalnej stronie facebookowej, ci, którzy z tego korzystają. Bardzo Wam dziękuję. Zbyszko Patyk. Do zobaczenia.